Witam wszystkich Państwa serdecznie na 12. posiedzeniu Zespołu Roboczego do spraw turystyki, przemysłu spotkań i czasu wolnego działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na początek informuję, iż posiedzenie jest rejestrowane za pomocą kamer w zakresie obrazu i dźwięku. I nagrania są publikowane, jest na żywo transmisja w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. A zatem poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w wyżej wymieniony sposób. W razie niewyrażenia takiej zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją poprzedniego i poświęcone jest aktualnej sytuacji małych i średnich przedsiębiorców w branży turystyki, przemysłu spotkań i czasu wolnego. Witam na dzisiejszym posiedzeniu pana rzecznika Adama Abramowicza, który jest dzisiaj z nami osobiście. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaproszenie na dzisiejsze spotkanie skierowaliśmy do pana Andrzeja Guta-Mostowego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i otrzymaliśmy potwierdzenie z ministerstwa, że pan minister... Czy jest pan minister? Witam szanownych państwa. Jest oczywiście ze mną pan też dyrektor Dominik Borek, dyrektor Departamentu Turystyki. Tak, jest też taką informację. Mamy. Witamy serdecznie pana ministra i pana dyrektora. Dziękujemy bardzo, że panowie jesteście z nami. Zaproszenie skierowaliśmy również do pana Krzysztofa Saczki, pełniącego obowiązki głównego inspektora sanitarnego. Mieliśmy najpierw informację, że pan inspektor będzie z nami, ale później przyszła informacja, że chyba jakiś tam będzie problem z obecnością. Natomiast powinna być pani dyrektor Anna Bauman i pani dyrektor Anna Kamińska z inspektoratu. Czy są panie dyrektor? Nie widzę, nie słyszę. Zaproszenie zostało skierowane również do pana Ireneusza Rasia, przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. I też mamy potwierdzenie, że pan poseł jest z nami. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie pana posła. Dziękujemy, że jest pan z nami. Skierowaliśmy też zaproszenie do przewodniczącego podkomisji stałej do spraw turystyki, pana posła Grzegorza Matusiaka. Czy jest pan poseł? Mieliście potwierdzenie? Tak, mieliśmy potwierdzenie, że pan poseł będzie uczestniczył w naszym spotkaniu. Ale może jeszcze się nie zdążył podłączyć. I jeszcze dostaliśmy zgłoszenie, że w naszym posiedzeniu chciałby wziąć udział pan poseł Stanisław Bukowiec. Dzień dobry, witam. Jest pan poseł, witamy, dzień dobry. W takim razie chciałbym na początek, ponieważ nasz zespół obejmuje swoim zakresem dosyć szeroki wachlarz sektorów, które wchodzą w zakres tej całej branży turystyki, przemysłu spotkań i czasu wolnego. Przypomnę, że jest to turystyka wyjazdowa i przyjazdowa, że są to wyjazdy firmowe, że są to tak zwane eventy, czyli wszelkiego rodzaju wydarzenia, jak również baseny, sauny, akwaparki, hotele, restauracje, branża artystyczna, a także przemysł narciarski. Więc szeroki zakres z wyłączeniem gimnastyki i fitnessu, który w naszej Radzie Przedsiębiorców ma swój osobny zespół. W związku z tym na początku chcielibyśmy... Może przepraszam Mikołaj, jeszcze niech ktoś zadzwoni do GIS-u, zapyta się dlaczego nie ma przedstawicieli, bo to jednak jest ważna sprawa, żeby byli. Tak, poprosimy. Poprosimy tutaj kolegę Pawła, żeby zadzwonił. W związku z tym chciałbym poprosić przedstawicieli, liderów tych grup w ramach naszego zespołu, żeby nam krótko, zwięźle i rzeczowo przedstawili najważniejsze problemy, które na dzień dzisiejszy nurtują przedsiębiorców działających w tych grupach. Ja mogę prosić o dwa słowa na początek.
Dobrze, w takim razie poproszę pana dyrektora. Bardzo proszę. Szanowni państwo posłowie, z tej racji, że o godzinie 14 rozpoczynamy bardzo ważne spotkanie całej branży turystycznej, Polskiej Izby Turystyki i szeregowego z sektora biur podróży z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Sprawa jest pilna i bardzo nagła. Tu chodzi o zmienione przepisy w ostatnich dniach dotyczących powrotu turystów z zagranicy i obowiązkowi posiadania testów w zamian za lub zastępstwie kwarantanny. Dlatego doprecyzowanie przepisów wykonawczych w tej kwestii jest uzgodnione na godzinę 14. Jest to żywotny interes i żywotnie bardzo ważna sprawa dla całej branży i organizatorów turystyki i biur podróży. Dlatego bardzo bym prosił, jeżeli są pytania i sprawy do podniesienia przez Ministerstwo Rozwoju, przez moją skromną osobę lub pana dyrektora, to bardzo byśmy prosili, abyśmy do godziny 14 mogli to procedować. Dziękuję. Oczywiście tak, bardzo dziękujemy. My wiemy o tym spotkaniu i no, postaramy się tutaj zwięźle i szybko przejść przez najważniejsze sprawy. Zatem działajmy w ten sposób, jak zostało powiedziane. I na początek proszę jako pierwszy, żeby zabrał głos przewodniczący naszego zespołu, pan Sebastian Nasiłowski, reprezentujący Polską Izbę Turystyki. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Ja, aby nie przedłużać, tak naprawdę od razu przekazuję głos Pawłowi Niewiadomskiemu, który przedstawi zagadnienia i kwestie wynikające typowo z turystyki. Natomiast później poproszę konkretnych przedstawicieli kolejnych branż także o zabieranie głosu, więc każdy będzie miał swoją kolejność. Ale zacznijmy od Pawła Niewiadomskiego, jeżeli mogę prosić. Dzień dobry państwu, panie ministrze, panowie posłowie. Serdecznie dziękuję za to zaproszenie i postaram się dzisiaj wyjątkowo w szybki i krótki sposób przedstawić problemy, które nurtują sektor turystyki. Przede wszystkim chciałbym na wstępie podziękować za pomoc związaną z rozszerzeniem tarczy 6.0 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, ale pierwsza kwestia, która branżę nurtuje, to kwestia taka, czy ta pomoc będzie kontynuowana, ponieważ do tej pory ta pomoc cały czas była spóźniona. Jak państwo pamiętacie, czerwiec, październik, listopad dla branży turystycznej niestety, mimo że był kiepski, to ze względu właśnie na długie prace legislacyjne ta pomoc niestety nie dotarła. Druga kwestia dotyczy pomocy dla podmiotów, które z tej pomocy w dużej mierze są, czy były i są wyłączone. Mówimy tutaj o spółkach prawa handlowego, które nie zatrudniają pracowników, to znaczy tworzą miejsca pracy za pośrednictwem zatrudnienia członków zarządu, ale nie zatrudnienia, które nie jest formalnie związane umową o pracę. Po drugie, mówimy tutaj o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, które nie zatrudniają pracowników, mimo że w zaleceniach komisji konkretnie w tak zwanych ramach mówi się o tym, że samozatrudnieni powinni być traktowani podobnie jak pracownicy, jak osoby zatrudnione na umowach o pracę, to w tym zakresie ci przedsiębiorcy z pomocy PFR zostali wyłączeni. Chciałbym tutaj poprosić pana ministra o komentarz w tym zakresie. O kwestiach związanych z restrykcjami mówiliśmy wielokrotnie. Cieszę się z tego dzisiejszego spotkania trójstronnego Polska Izba Turystyki, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Rozwoju, ale chciałbym zaapelować po raz kolejny, aby kwestie związane z restrykcjami były konsultowane z branżą i żeby mogły być wprowadzane przepisy dopasowane do rzeczywistości również operacyjnej organizatorów turystyki czy przedsiębiorców hotelarskich. Chciałbym na koniec zapytać, czy znane są już plany rządu dotyczące otwarcia czy jakiejś
co najmniej perspektywy czasowej dotyczącej otwarcia obiektów hotelarskich w Polsce. Chciałbym zwrócić uwagę, że restrykcje, które są w Polsce wprowadzone, są najbardziej restrykcyjnymi restrykcjami, jeśli tak mogę powiedzieć, w Unii Europejskiej. Chcielibyśmy poznać plany w tym zakresie, ponieważ ci przedsiębiorcy no rzeczywiście są w bardzo ciężkim położeniu. Myślę, że jeszcze moi koledzy będą mogli się tutaj w dalszej części wypowiedzieć w kwestiach bardziej szczegółowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zwięzłość i poproszę teraz o zabranie głosu panią Dagmarę Chmielewską ze Stowarzyszenia Branży Eventowej, żeby nam powiedziała parę słów, jak wygląda z ich punktu widzenia ta sytuacja. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi Biura Rzecznika MŚP. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze zaangażowanie. Naprawdę to czujemy i cieszymy się, że jesteśmy wysłuchani i takie spotkania mają miejsce. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Branży Eventowej, które skupia agencje eventowe, dostawców i lokalizacje. I to wszystko, co dzisiaj powiem, jest w imieniu naszych członków i jest z nimi to skonsultowane. Wczoraj zebraliśmy sobie punkty, które w sumie kierujemy do Pana Ministra. Zawierają one treść głównie o tarczę 6.0 i PFR 2.0. Zwracamy się z ogromną prośbą, by w tej tarczy 6.0 było wzięte pod uwagę PKD nie tylko wiodące, ale również ogólne. Przez to, że jest brane pod uwagę wiodące, wiele z naszych firm po prostu nie otrzymuje żadnego wsparcia finansowego. Również zgodnie z naszymi rozmowami w ramach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń zauważyliśmy, że bardzo często w komunikacji medialnej mówione jest o tym, że zamykana jest branża hotelarska, gastronomiczna, czy fitness, czy właśnie wydarzeń, ale jednocześnie pomoc przyznawana jest konkretnym PKD. I często ta nasza branża, głównie wydarzeń, nie ma swojego PKD, w związku z tym ponownie nie otrzymujemy odpowiedniej pomocy finansowej. Dlatego zwracamy się z prośbą, tak naprawdę w trybie ekspresowym, o pomoc nam w tworzeniu takiego PKD, które miałoby zawierać i agencje eventowe, dostawców oraz lokalizacje. Oprócz tego zmagamy się z bardzo konkretnym problemem. Cieszymy się bardzo, że Polska Organizacja Turystyczna się nad tym pochyla, czyli tworzy się Departament do Spraw Eventów. W naszym przypadku my nie mamy za bardzo partnerów do rozmowy. Zależnie od eventu trafiamy do na przykład Ministerstwa Edukacji, do Ministerstwa Rozwoju i tak dalej, a potrzebujemy konkretny parasol. I tutaj zwracamy się z ogromną prośbą do Pana Ministra o stworzenie takiego Departamentu do Spraw Eventów właśnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jeżeli chodzi znowu o PFR 2.0, tutaj ogromna nasza prośba o pomoc dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Spotykamy się właśnie za pośrednictwem rzecznika MŚP, czyli wiemy o tym, że to są małe przedsiębiorstwa, często jednoosobowe działalności, dlatego tutaj jest to ogromnie dla nas ważne. Dzisiaj również powstał dialog między nami, który mówił o tym, że chcielibyśmy umorzenia z opodatkowania z tytułu otrzymania PFR 1.0. I to jest tu kierowane przede wszystkim do Ministerstwa Rozwoju, do Pana Ministra. Jeżeli znowu mamy przedstawicieli GIS-u, bardzo nam zależy w sumie na informacji, na jakiej podstawie i czy możecie w ogóle Państwo podzielić się z nami wynikami badań, które mówią o tym, jaka jest transmisja zakażeń podczas wydarzeń organizowanych w reżimie. Ponieważ my jako osoby świadome, które same często tworzą różnego rodzaju procedury, którymi chętnie się podzielimy, te reżimy bardzo przestrzegamy i ciekawi jesteśmy po prostu, na ile Państwo macie te dane i czy możecie z nami się podzielić. Oprócz tego nasza branża niezwykle również prosi o to, żebyśmy byli brani pod uwagę w trakcie odmrażania. Czyli zależy nam na takich informacjach, kiedy będą znowu podziały na strefy żółta, zielona, czerwona, ale również jak to będzie wyglądać z obłożeniem powierzchni, czyli 25%, 50%, 100%. Zależy nam już na takiej nadziei i światełku w tunelu, że rzeczywiście możemy zacząć działać. Pojawia się oczywiście temat szczepień. Dobrze wiemy, robiąc nasze procedury do spraw bezpiecznych eventów, że tak naprawdę wrócimy w pełni do naszej pracy, jak nasza społeczność będzie zaszczepiona. My mamy kontakt z innymi osobami, nasza praca jest pracą zespołową, dlatego również w sumie apelujemy o to, żebyśmy byli już w drugiej części, w drugiej grupie również dołączeni do szczepień. I to by było na tyle. Jednocześnie jako członkowie Stowarzyszenia
branży eventowej, tak powtórzę, są to agencje, lokalizacje i dostawcy, ale również ze względu na grupę, która tutaj się znalazła wśród nas, czyli hotele, gastronomia, turystyka, proponujemy współpracę Ministerstwu Rozwoju, pracę przy tworzeniu kampanii społecznych. Zdajemy sobie z tego oczywiście sprawę, że z tym odmrożeniem gospodarki może być niezwykle różnie. Jednocześnie my już jesteśmy gotowi na to, żeby w modelu prywatno-państwowym rozpocząć kampanię, która by miała na celu przede wszystkim niwelować lęki przed kontaktem z drugim człowiekiem, niwelować stres. I myślę, że w pewnym momencie będzie to niezwykle potrzebne, a my jesteśmy już dzisiaj w pełni w gotowości do tego, żeby coś takiego rozpocząć. Jak również myślę, że byłoby to dobrym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że znajdzie się to z przychylnym tutaj odbiorem głównie hotelarzy i oczywiście reprezentantów turystyki. Jesteśmy gotowi na organizację tak zwanych zielonych szkół dla dzieci, czyli spotkań dzieciaków w punktach turystycznych, hotelarskich, w których również byśmy niwelowali alienację oraz ten lęk przed kontaktem z drugim człowiekiem. Ja wiem, że ze mną również jest Dorota Wojczek, członek zarządu klubu agencji eventowej. My również analizowaliśmy sobie tutaj te wszystkie opcje, więc jeżeli mogę, żeby do mojej wypowiedzi się dołączyła Dorota. Można było do końca, bo mamy jeszcze parę osób do wypowiedzi, a pan minister ma czas tylko do 14, dobrze? To ja bym teraz chciał poprosić o zabranie głosu panią Dianę Sienkiewicz z Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, która reprezentuje branżę akwaparków, saunów i basenów. Bardzo proszę. Jest pani Diana? Wygląda, że nie ma, to następną osobę. A czy ktoś jest z tej branży? Jeśli nie mam pani Diany, to państwo pozwólcie, że może ja zabiorę głos. Robert Hołda, Stowarzyszenie Polskie Akwaparki i Pływalnie. Panie ministrze, panowie posłowie, nie wiem, czy jest z nami przedstawiciel GIS-u, ponieważ nasza branża ma już uzgodnione z GIS-em wstępnie protokoły sanitarne. My byśmy bardzo chcieli widzieć, kiedy te protokoły zostaną ostatecznie zatwierdzone, bo wiemy, że drogą formalną do Ministerstwa Zdrowia jeszcze nie dotarły. Bardzo byśmy też chcieli widzieć, kiedy nasza branża będzie mogła zostać uruchomiona, ponieważ wielokrotnie podkreślaliśmy, że obiekty takie jak akwaparki i pływalnie potrzebują co najmniej 14 dni wcześniej na uruchomienie, ponieważ obiekty muszą być napełnione wodą, woda musi być podgrzana, przefiltrowana, zbadana. Tego się nie da uruchomić inaczej. 14 dni to jest minimum, żeby wiedzieć, kiedy to wszystko ma ruszyć. W przeciwnym wypadku będziemy tylko i wyłącznie utrzymywać obiekty na olbrzymich kosztach. Tu chciałem też powiedzieć, że bardzo dziękuję ministerstwom i posłom, ponieważ Tarcza i PFR w tej nowej odsłonie ogarnęła temat jednostek i spółek komunalnych. Bardzo dziękujemy za tą pomoc. Nasze PKD jest ujęte w pomocy, ale z drugiej strony jest przedziwna niespójność w zapisach rozporządzenia Rady Ministrów co do naszego PKD. Na tym samym PKD działają hale sportowe i nie ma problemu, ale akwaparki i pływalnie już nie mogą. W tej sprawie wyjdzie dzisiaj z naszego stowarzyszenia pismo do pana ministra. Szczegółowo opiszemy tą całą sytuację. I ostatni temat, temat bonu turystycznego. Wiemy, że został przeprocedowany kolejny, bardzo potrzebny branży przepis i zmiany. Natomiast wciąż apelujemy o to, żeby na naszych obiektach również można było płacić bonem. Duże obiekty, które obsługują klientów indywidualnych, rodziny, grupy, czasami wielogodzinne pobyty, na pewno byłyby bardzo, ale to bardzo zadowolone, gdyby tego rodzaju wsparcie mogło również trafić do naszej branży, która już ponad 180 dni stoi, jest wyłączona albo bardzo mocno ograniczona, w tym momencie tylko do kadry narodowej polskich związków sportowych. To bardzo trudne dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę. Dziękuję pięknie. Ja już, teraz proszę państwa, miałam problemy techniczne, także jeżeli mogę się włączyć. Dziękujemy, to już mamy przedstawione to przez pana. My mamy bardzo mało czasu, tak, ponieważ pan jeszcze, minister, dwa zdania. Ja jeszcze chciałam inne problemy przedstawić, które zgłosiłam wcześniej. To w skrócie, no minuta bardzo czasu. Krótko.
Dobrze, bardzo krótko. Dzień dobry. Diana Sienkiewicz, Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców Pracodawców. Ja wobec tego krótko powiem o kwestiach, które chciałabym też poruszyć. Nasi członkowie naszej organizacji przede wszystkim pytają o to, czy jednak będzie możliwa dla nich pomoc odnośnie rynku turystycznego z regionu Pomorza. Ponieważ no, tutaj był taki argument, że mieli rekordowe obroty, no nie wszystkie jednak obiekty, zdecydowanie większe gro jednak mimo wszystko tej pomocy zdecydowanie potrzebuje. I w związku z tym też takie pytanie odnośnie tej branży turystycznej, hotelarskiej. Czy jeżeli rząd nie zdecyduje się na powrót do planów z listopada, czy jest taka możliwość, czy Państwo bierzecie też pod uwagę to, żeby te dynamiczne odmrażanie branży zestawić z zaszczepionymi grupami, tak? My tutaj mamy też takie głosy z branży hotelarskiej od naszych członków, że oni bardzo chętnie mogliby się już otworzyć i przyjmować na przykład te grupy już zaszczepione, powiedzmy seniorów, na jakieś turnusy już sanatoryjne, rehabilitacyjne. Więc to jest jedna kwestia. Natomiast chciałabym jeszcze tak na szybko poruszyć kwestię związaną z takimi karami, które są związane z możliwością skorzystania ze wsparcia z tarcz, szczególnie mam tutaj na myśli tarczę PFR-u. Widzimy tutaj też pułapki dla firm, też mamy zgłaszane takie już przykłady konkretne przedsiębiorstw, które dostały kary, które w tej chwili są w procesie odwoławczym, ponieważ one z tymi karami się nie zgadzają i rzeczywiście są to takie dość sporne sytuacje, gdzie organ kontrolujący po kilku dniach wysyłał decyzję o ukaraniu, natomiast w międzyczasie zmieniały się przepisy i oni zostali według tych nowych przepisów karani. I teraz pytanie, bo to jest duży problem. Jak wygląda sytuacja, gdzie to odwołanie i ta decyzja po odwołaniu nie zdąży dotrzeć do takiego przedsiębiorcy, natomiast wiemy, że termin do końca lutego jest terminem wiążącym, jeżeli można wnioskować o tą pomoc z PFR-u. Czy Państwo przewidujecie jakieś możliwości dla tych przedsiębiorców, żeby oni rzeczywiście z tej tarczy również mogli skorzystać, jeżeli ta decyzja będzie dla nich korzystna? Dziękuję. Dziękujemy. Jeszcze na króciutko chciałbym dać głos panu Arkadiuszowi Walusowi z Komitetu Narty Snowboard Outdoor. Bardzo proszę, tylko też bardzo proszę o dużą zwięzłość. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Reprezentuję Komitet Narty Snowboard Outdoor, który zrzesza producentów, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych sprzętu sportowego, narciarskiego, zimowego. Branży, która no kompletnie w tej chwili stoi, ponieważ jest powiązana z zamknięciem stoków. I tutaj spadki są od 50 do 90%, natomiast w żadnej tarczy praktycznie żadne PKD z tej branży jest nieuwzględnione, ale to osobny temat. Natomiast to, co jest istotne, no żeby ratować jeszcze tą branżę, która i tak potrzebuje pomocy, a co za tym idzie turystykę polską, potrzebne jest no jak najszybsze, wręcz natychmiastowe otwarcie stoków narciarskich. Ja już nie będę mówił tutaj o gigantycznych stratach gestorów stoków narciarskich. Natomiast, co myślę bardzo istotne, Szwajcaria jest jedynym krajem w Europie, który zdecydował się stoków narciarskich nie zamykać. I minęło półtora miesiąca, więc już bardzo długi okres czasu. Działają wszystkie stoki narciarskie, działają hotele w reżimie sanitarnym z dostarczaniem posiłków do pokoi. Działają wszystkie restauracje, również te na stokach, na wynos. I nie zanotowano w Szwajcarii, gdzie przyjechała cała narciarska Europa na te półtora miesiąca, żadnego wzrostu zachorowań. Mamy takie badania, one są już dostępne, są opublikowane. Wynika z tego, że nic złego przy odpowiednich reżimach się nie dzieje. Krótko mówiąc, no apelujemy po pierwsze o pomoc dla naszej branży, albo po drugie o pomoc dla naszej branży, a po pierwsze o to, żeby wreszcie uwolnić stoki narciarskie i branżę hotelarsko-turystyczną w górach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i ostatni głos. Poproszę o krótką wypowiedź panią Małgorzatę Musiał-Bzowską, reprezentującą Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. I tutaj poprosimy o parę słów na temat hoteli, restauracji, branży artystycznej. Tak, dzień dobry wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja reprezentuję Radę
przemysłu spotkań i wydarzeń, czyli skupiającą de facto tylko tutaj innych naszych gości, czyli Stowarzyszenie Branży Eventowej, Klub Agencji Eventowych SAR, również Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystyczno-Rozrywkowych, branżę targową, więc całą listę postulatów pozwoliliśmy już sobie do Państwa, do Ministerstwa zaadresować w ostatnich dniach. Ta lista postulatów bardzo pokrywa się z tym, co już tutaj pani Dagmara zaakcentowała na początku naszego spotkania, więc ja, nie powtarzając się jeszcze raz, tylko zaapeluję, bardzo szkoda, że nie ma pani z Inspektoratu Sanitarnego, bo to są wątki, które są teraz dla nas najbardziej ważne, ponieważ cały sektor związany z wydarzeniami, spotkaniami chce wrócić po prostu do pracy. Jesteśmy jak najbardziej gotowi do wytycznych sanitarnych, które zresztą też w ostatnich dniach aktualizowaliśmy, wysyłając je do Ministerstwa Rozwoju. Liczymy na to, że dostaniemy dosyć szybko dosyć konkretne jednak podsumowanie, co z tych wytycznych mieści się w ramach szykowanego rozporządzenia o luzowaniu obostrzeń. Proszę pamiętać, że nasze branże to nie jest branża fitness i gastro, która otworzy się z dnia na dzień. Nasze eventy, imprezy targowe, artystyczne planuje się tygodniami, miesiącami, w związku z czym my musimy naprawdę już teraz wiedzieć, na jakich warunkach możemy w najbliższych tygodniach się włączać z powrotem do działalności. Bez tego nasze branże, które też są w 100% w tej chwili wyłączone z jakiegokolwiek planowania projektów na ten rok, po prostu nie możemy działać, nie możemy również wejść w realny dialog z naszymi klientami, a chcemy ratować jeszcze 2021 rok. Więc apelujemy mocno o plan drogowy, mapę drogową na najbliższe tygodnie. Mam nadzieję tygodnie, a nie miesiące. To taki... Bardzo dziękuję. I tak wygląda obraz sytuacji przedstawiony przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców z poszczególnych sektorów tej branży. Teraz wobec tego chciałbym poprosić o podsumowanie, o głos ze strony pana rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, pana Adama Abramowicza. Szanowny panie ministrze, szanowny panie pośle, szanowni państwo, chciałbym wyrazić ubolewanie z powodu tego, że nie ma przedstawiciela GIS-u, przypomnieć ustawę, co do której wszystkie organy powinny przepisy tej ustawy przestrzegać. Ustawa o rzeczniku nakłada obowiązek na organy, organizacje, instytucje państwowe do współdziałania i pomagania rzecznikowi przy wyjaśnieniu sprawy. W związku z tym mieliśmy potwierdzoną obecność pana inspektora Saczki i dwóch dyrektorów. Dzisiaj rano usłyszeliśmy, że będzie już tylko dwóch dyrektorów, a tuż po rozpoczęciu usłyszeliśmy, że nie będzie nikogo. W związku z tym dzisiaj wystąpię ze skargą do ministra zdrowia. Tak organ nie powinien się zachowywać i po prostu będziemy żądali wyjaśnień. To jest punkt dotyczący obecności GIS-u. Teraz odnosząc się do państwa postulatów, które są także postulatami innych branż, panie ministrze, ale oczywiście dzisiaj rozmawiamy o tych branżach, co do których, dla których jest dedykowane posiedzenie zespołu. Otóż PKD to główne i poboczne, nie została sprawa rozstrzygnięta w tarczy finansowej, czyli uznaliście państwo jako rząd nasze argumenty, że to nie jest błąd umieszczanie tego PKD wiodącego, że to jest mylne, nie wszystkie firmy mają, prowadzą działalność w tym, które mają wiodące, a liczy się realnie, jaką działalność prowadzą, a nie co mają w papierach. Jeszcze teraz w tym ostatnim rozporządzeniu zawarte jest, że to jest PKD wpisane do REGON-u, co jeszcze dodatkowo komplikuje sprawę, bo są firmy, które mają inne PKD w REGON-ie, a inne w CE i DG. W związku z tym to jest całkowicie uzasadniona prośba, że jak najszybciej zmienić w ustawie o tarczy 6.0 zapis, że na podobny, który dotyczy tarczy finansowej 2.0. Druga sprawa to jest taka, że PKD, że mimo nawet gdybyśmy tak zmienili to wszystko i mimo to, że państwo wsłuchując się w nasze głosy, także uzupełniacie te tarcze o kolejne PKD,
Tutaj pan premier Gowin za chwilę ma znowu ogłosić dodatkowe PKD, to nigdy nie obejmiemy wszystkich zamkniętych. Po prostu ta kategoria nam to nie pozwoli. Są firmy otwarte w przestrzeniach zamkniętych, pracujące są zamknięte. Wczoraj usłyszałem o aptekach, bardzo się zdziwiłem. Izba Aptekarska wystąpiła, jak ta apteka ma mieć wsparcie z tarcz. Okazuje się, że są nawet apteki w przestrzeniach zamkniętych, apteka w szpitalu. To jest jedyna apteka, cała rodzina się z niej utrzymuje, szpital jest zamknięty, nie ma ruchu szpitalu, apteka nie działa, więc nie da się przez PKD. I nasz postulat całego środowiska przedsiębiorców jest taki, żeby umieścić do tych PKD, które są w tej chwili, dołączyć wszystkie firmy, wszystkie, ze wszystkimi PKD, które mają spadki obrotów powyżej 70%. 70% spadku obrotów świadczy o tym, że firma jest zamknięta. Panie ministrze, jeżeli 70 jest za dużo, w sensie, że no, nie ma pieniędzy, to zróbcie 80, tak? Ale musi być też spadek obrotów. Inaczej pozostawimy, będą firmy, które zostaną postawione same sobie, a to nie jest dobre, jeśli chodzi o nasze wspólne działanie, o poczucie tego, że się obywatelem państwa, jeżeli państwo zamyka firmę, a potem umywa ręce i pozostawia człowieka zupełnie bez żadnej pomocy. Jeśli chodzi o kolejny postulat, to są te strefy, o których też było mowa, to są te strefy, które przecież pan premier w listopadzie ten plan przedstawił. To jest niezwykle restrykcyjny plan. Myśmy, jak żeśmy to widzieli, to nawet się zastanawiali, no, że występować o złagodzenia tego planu, bo tutaj w poszczególnych strefach jest zabezpieczona bezpieczeństwo sanitarne w maksymalnym stopniu. Pan premier powiedział, że jest to optymalny plan opracowany przez wybitnych fachowców. Cytuję pana premiera Morawieckiego. No skoro on jest optymalny i przez wybitnych fachowców, to trzeba go teraz zastosować. To przedłużanie etapu odpowiedzialności było zrozumiałe. Nawet te ferie były zrozumiałe, bo no, ja wiem, że to w państwa branżę uderzyło najbardziej, tak? Ale już przedsiębiorcy czekali tego terminu końca ferii i byliśmy wszyscy pewni, że wejdzie ten plan. No przedłużenie go do 1 lutego tego etapu i jeszcze mówienie, że to w ogóle nie wiadomo, kiedy się zakończy, naszym zdaniem jest nieuzasadnione, bo proszę państwa, dzisiaj większość powiatów w Polsce to są powiaty zielone. Całe południe jest zielone. Żółte jest w środku Polski, czerwona jest na północy. No państwo z północy pewnie będą musieliby jeszcze chwilę poczekać, ale przecież nam spada ilość zarażonych, więc to na dodatek daje przedsiębiorcy pewną możliwość planowania i pewnej perspektywy. No, przedsiębiorca pozbawiony takiej wiadomości, że nie wiadomo, kiedy go otworzą, a pieniądze z tarcz też są ograniczone, on musi planować, co ma z nimi zrobić, jest po prostu w niezwykłym stresie i w sytuacji bardzo niekomfortowej. Jeśli chodzi o kary, to tutaj, bo był taki punkt, no jest w ustawie zawarte bardzo nieszczęśliwe sformułowanie, że przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie wraz z wnioskiem o te rekompensaty, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, bo stanowi to podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej. Raz, że składa oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej, dwa, że instytucja, która taką karę nakłada, ma poinformować wszystkie instytucje pomocowe o tym, że te naruszenie nastąpiło. No i my się pytamy, co to znaczy naruszenie ograniczeń? Czy to jest już zakończone prawomocną decyzją postępowanie? No bo ktoś dostaje mandat i się z nim nie zgadza. No sytuacje w życiu są naprawdę różne. Władza, to nie jest tak, że władza jeszcze wykonawcza ma zawsze rację, tak? No, policjanci mają też swoje słabe dni i tak dalej, więc myśmy się skierowali do pismo o objaśnienie prawne do najpierw pana premiera Gowina. To zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia. Już jest prawie 2 miesiące, jak czekamy na tą odpowiedź, a Ministerstwo Zdrowia odesłało do KPRM. Więc liczymy, że... Liczymy na to, że KPRM nam w końcu odpowie. W związku z tym no też i państwo będziecie jako przedsiębiorcy. Ja chciałbym się zarejestrować. Dziękuję jeszcze raz za to, że udało nam się spotkać w takim składzie i bardzo proszę teraz pana ministra, tak? Tak, tak. Chcielibyśmy teraz poprosić pana ministra o zabranie głosu. Szanowni państwo, panie ministrze, szanowni panowie posłowie i wszyscy państwo przedstawiciele branży. Oczywiście na początek pozwolę sobie o kilka
uwag, ale także odpowiedzieć na sugestie pytania pana rzecznika, bo one są, można powiedzieć, natury takiej fundamentalnej. Nawiązując do planu premiera i pewnych konsekwencji, które miałaby towarzyszyć realizacji tego planu, dajmy sobie sprawę, w jak dynamicznej sytuacji jesteśmy. To, co było w listopadzie, nijak się nie ma do tego, co jest dzisiaj. Te wszystkie sytuacje są bardzo dynamiczne. Doszły nowe, bardzo ważne okoliczności związane z nowymi szczepami koronawirusa i wszystkie rządy reagują, można powiedzieć, z dnia na dzień. Słowacja zamknęła stoki narciarskie z dnia na dzień, jeszcze raz podkreślam. Dzisiaj pani premier Angela Merkel w mediach jest wiadomość, że nawet rozważają zakaz podróżowania dla wszystkich Niemców, żeby ograniczyć emisję nowego szczepu wirusa. Dlatego dajmy sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. A teraz tak odpowiadając w skrócie na pytania poszczególnych państwa. Tak, sugestia pytania od pana prezesa Niewiadomskiego z Polskiej Izby Turystyki. Oczywiście my nie wiemy, jak będzie dalszy plan restrykcji w Polsce i kiedy one się skończą, jaki będzie plan działania, gdyż to wszystko jest uzależnione od organów odpowiadających za bezpieczeństwo i zdrowie Polaków, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Rada Epidemiologiczna przy panu premierze. Oczywiście wszystkie resorty i instytucje mogą dawać swoje sugestie, propozycje rozwiązań. Ostateczne decyzje są w tym gronie i to jest odpowiedzialność za zdrowie wszystkich obywateli. Tak samo jeżeli chodzi o termin otwarcia hoteli czy innych sektorów turystyki, na tę chwilę jeszcze raz podkreślam, wszystkie decyzje są podejmowane na pewno poza Ministerstwem Rozwoju i myślę, że tutaj KPR ma swoją fundamentalną rolę. Jeżeli chodzi o problemy podniesione z branży eventowej, oczywiście to, że w tarczy 6.0 jest PKD wiodące, to także proszę zważyć, że to nie są decyzje tylko, które byłyby zapadały w Ministerstwie Rozwoju, są to decyzje na poziomie kilka szczebli wyżej. Jeżeli chodzi o utworzenie nowego departamentu dedykowanemu eventom, oczywiście weźmiemy to pod uwagę, aczkolwiek chciałbym podkreślić, że tego typu sektorów jest bardzo dużo, które nie mają w tej chwili przypisanego nominalnie swojego departamentu, także tych departamentów musiało być dosyć dużo. Umorzenie PFR 1.0 z tego oczywiście wiemy, że zapisy tarczy 2.0 przewidują umorzenie tych środków z tarczy PFR 1.0. Jeżeli chodzi o kwestie związane z transmisją wirusa i pewnych analiz lub badań, to jeszcze raz podkreślam, to nie są obszary, gdzie my się czujemy specjalistami. Jeszcze raz podkreślam, że GIZ i Ministerstwo Zdrowia i Rada Epidemiologiczna. Współpraca przy odmrażaniu gospodarki, jak najbardziej jesteśmy tutaj. To jest bardzo ciekawy i cenny pomysł. Pan dyrektor Dominik Borek zanotuje tę sugestię i mamy nadzieję, że ta współpraca nastąpi jak najszybciej. Jeżeli chodzi o kwestie bonu turystycznego i kwestie podniesione przez akwaparki, tak, te przepisy, które teraz wchodzą, dają możliwość wykorzystania bonu na imprezy jednodniowe. Aczkolwiek i tak to jest ograniczone do organizatorów turystyki i stowarzyszeń pożytku publicznego. Można byłoby rozważyć, aby do ustawy o bonie turystycznym dopisać literalnie, że bonem turystycznym można płacić w akwaparkach, stokach narciarskich i innych naprawdę przy parkach rozrywki typowych działalnościach, można powiedzieć, około turystycznych. Natomiast zawsze jest ryzyko, że to może otworzyć pewne niekontrolowane i nieprzewidziane działania na wykorzystanie bonu turystycznego, a jeszcze raz chcę przypomnieć, zasadniczym celem bonu turystycznego jest wsparcie polskich rodzin, to jest przede wszystkim projekt społeczny, ale żeby środki trafiły do branży turystycznej. Dlatego takie są obostrzenia, aby nie powstały jakieś możliwości, że bonem turystycznym można byłoby masowo płacić poza branżą turystyczną lub jakieś podmioty zostałyby specjalnie po to powołane, żeby tam można było płacić bonem turystycznym. A przypomnę, organizatorzy turystyki są to firmy, które są
na specjalnej liście i mamy gwarancję, że ta lista jest dosyć precyzyjna. Jeżeli chodzi o propozycję przyjmowania do hoteli osób zaszczepionych, jest to oczywiście dosyć racjonalny pomysł. Mogę powiedzieć, że w tym kierunku my jako Departament Turystyki mamy pewne rozmowy i sugestie. Jeżeli chodzi o pozostałe pytania, to bym poprosił o kontynuowanie pana dyrektora Dominika Borka, jeżeli ma jakieś sprawy do uzupełnienia co do mojej wypowiedzi. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Tak, ja widziałem, że tam państwo też pytaliście na tym czacie o kwestie PFR-u związane z tymi działalnościami jednoosobowymi. Otóż, szanowni państwo, należy przypomnieć, że kwestia PFR-u jest związana także z notyfikacją Komisji Europejskiej tej pomocy, więc tam są pewne warunki, które są nie tylko zależne od decyzji rządu tutaj wewnątrzkrajowych, ale też wymagają pewnego uzgodnienia na poziomie europejskim. Oczywiście wszystkie te sugestie, które państwo wskazujecie, są przez nas, przez nasz departament przekazywane do departamentu, który zajmuje się kwestią PFR-u i kwestią notyfikacji w tym zakresie. I wiemy, że pewne rozmowy też w tym obszarze się toczą, także też tutaj czekamy na efekty, które z tym będą związane, bo tak jak mówię, to nie są tylko i wyłącznie wewnętrzne decyzje krajowe, ale to są decyzje związane z notyfikowaniem tejże pomocy na poziomie europejskim. I oczywiście tutaj, tak jak pan minister wskazał, deklarujemy takie też spotkania, które prowadzimy z GIS-em, podnoszenie tych kwestii, które państwo zaznaczyliście. Chcemy tutaj też być takim głosem w państwa imieniu, aby te wszystkie ważne elementy dotyczące tychże zagadnień, które zostały podniesione, bardzo mocno tam wybrzmiały. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję panu ministrowi i panu dyrektorowi za te wyjaśnienia, za przedstawienie tych kwestii. I chciałbym teraz prosić o zabranie głosu pana posła Ireneusza Rasia, przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jest jeszcze z nami pan poseł? Mikrofon proszę włączyć. Próbę wyłączyć Paweł mikrofon. To weźmy Tusiaka potem. Jest pan poseł chyba tutaj. Jestem. Pan poseł Raś ma wyłączony mikrofon. Włącz mikrofon Pawełku, bo widzę tutaj wyżej, bo wiem, czy przed chwilą było widać, czy niżej. Było przed chwilą pana posła. Ireneusz Raś. Wyszukaj nas do tego. Jest. Włącz mikrofon panu. Myśmy go włączyli? Tak, możliwe. Jest. O, teraz mnie włączyliście. Teraz słychać pana posła. Przepraszam, tak, bardzo jest techniczne problemy. Bardzo proszę. Zostało 10 minut. Bardzo dziękuję panu rzecznikowi za zaproszenie. Pana wnioski, które po tej dyskusji wypływają, w 100% mogę powiedzieć, ja potwierdzam takie wyczucie. Oczywiście to jest kwestia, o czym mówi pan minister Gut-Mostowy, pewnego uzależnienia od osób, które podejmują decyzje wprost dotyczących stanu epidemii i nakładają na to całą naszą gospodarkę. Ja uważam, że dziś, panie rzeczniku, absolutnie, ja rozumiałem, że na przykład stacje narciarskie bez gastronomii w środku, została zawieszona praca stacji narciarskich na okres ferii. Dzisiaj absolutnie można było stacje narciarskie otworzyć w tej perspektywie. Patrzymy też na to, że za chwilę dojdziemy do naturalnego w rytmie rocznym tak zwanego martwego sezonu turystycznego. Luty jest ostatnim miesiącem, kiedy te stacje narciarskie mogą cokolwiek osiągnąć. Natomiast te uwagi, żeby rzeczywiście PKD nie było jedynym tylko, albo nie było tym
tym sposobem wyławiania tych firm, które powinny otrzymać pomoc, jest jak najbardziej słuszna, bo widzimy, jak wiele tych firm funkcjonuje w różnych PKD, które raz to trafiają do nas z wnioskami, że nie zostały objęte jakąś pomocą. Jest ten plan kroków kolorowy pana premiera Morawieckiego. Jeśli nawet, panie rzeczniku, dziś rząd zdecydowałby się na korektę tego planu, to być może powinni to przedstawić, prawda? Może jeszcze bardziej wysublimować niestety w górę, bo tego się by trzeba było spodziewać, żeby te wartości były w górę podniesione, o co nie wnioskuję. Natomiast to by spowodowało, że gospodarka zobaczyłaby jakby na dzień dzisiejszy perspektywę i mogłaby z dnia na dzień śledzić pewne tendencje, które się pojawiają u nas w tej epidemii. Także mam nadzieję, że tutaj trzeba, ja jeszcze jedną rzecz powiem. Ministerstwo Sportu pod koniec zeszłego roku w listopadzie uzyskało dla branży na przykład fitness takie zapisy, na które się zgodził minister zdrowia i GIS, które spowodowało, że przez jakiś czas funkcjonowali na jakimś tam poziomie. I to był uzysk ministra sportu. Tego samego oczekuję jednak od pana premiera Gowina i od pana ministra Guta Mostowego, że przekonają tych, którzy decydują rzeczywiście dzisiaj o tym, w jakim kierunku idą te obostrzenia, do tego, żeby pewne elementy zgodnie z tym, co mówimy my w parlamencie, ale co mówi pan rzecznik osobiście, żeby pewne elementy wchodziły, bo lepiej nie dawać pieniędzy z budżetu państwa, tylko dawać, nie zarabiać, ale przetrwać, ale ze swojego garnuszka niech to wypływa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie pośle. I teraz głos ma pan poseł Grzegorz Matusiak, przewodniczący podkomisji stałej do spraw turystyki. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie i przepraszam za zakłócenia, które są na trasie, ponieważ przyjeżdżam pociągiem, mam jeszcze inne obowiązki. Szanowni państwo, dzisiaj żeśmy przyjmowali dezyderat, który mówił między innymi o krokach, które powinien podjąć rząd polski, pan premier Morawiecki, ale przede wszystkim te wszystkie tematy są już znane. One już są w trakcie realizacji albo już zostały zrealizowane. Dzisiaj jest kwestia możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej i liczę na to, że po prostu te środki się znajdą w niedługim czasie i będziemy mogli korzystać, szczególnie jeżeli chodzi o branżę turystyczną. Szanowni państwo, rząd robi wiele. Oczywiście nie jest w stanie zagospodarować wszystkich problemów, które dzisiaj są, na to, że już najbliższy tydzień w dziedzinie turystyki ciążliwe i ta turystyka będzie mogła się odradzać. Dziękuję. Dziękujemy, panie pośle. No muszę pana poinformować z przykrością, że te postulaty nie zostały w większości spełnione, a nawet te padające dzisiaj w ogóle nie zostały spełnione. To po to tu się dzisiaj spotykamy, żeby też państwo posłowie przemyśleli, w swoich komisjach to omówili i te postulaty branż i rzecznika jako tego wypowiadającego słowa w imieniu wszystkich MŚP nie są wygórowane. One są naprawdę racjonalne, rozsądne i one idą także w kierunku takim, żebyśmy mogli tą pandemię opanować. Tutaj pan poseł Raś mówił, żeby przemyśleć jeszcze sprawy tych tutaj ograniczeń. Panie pośle, to są tak ostre ograniczenia, że już chyba nie bardzo można je zaostrzyć, ale dobrze. Dobrze, niech będą zaostrzone, tak? Ale niech przedsiębiorcy zobaczą światełko w tunelu. Nie można mówić firmom, że się ich zamknęło i kiedy otworzy się, nie wiadomo. No postawcie się państwo sami w sytuację takiego przedsiębiorcy. No i to powoduje dzisiaj tą niezwykle wzburzone reakcję przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie są przeciwni
ani rządowi, ani państwu. Rząd jest wybrany demokratycznie, przedsiębiorcy są postawieni pod ścianą i nie mają wyjścia. No, nie mają wyjścia, bo jeżeli muszą spłacać kredyty, muszą spłacać koszty stałe, a nie mają wsparcia, jak nie zmienicie tych 70%, co my mówimy, lub 80% spadku dla wszystkich, uzupełniając te PKD, to zobaczycie, ile osób będzie zrozpaczonych, ile będzie się leczyło u psychiatrów, ile będzie może jakichś jeszcze bardziej dramatycznych kroków. No nie można zostawić człowieka bez żadnej reakcji, jak mu się zamyka firmę. No to jest dla nas wszystkich wiedza, którą każdy z nas ma, lewi państwa, jeżeli się słuchacie tylko w tą narrację. Sami macie przedsiębiorców w swoich rodzinach, to może ich zapytajcie. Ich zapytajcie, że gdyby im zamknąć firmę, nie dać im w ogóle nic, tak, a oni mają koszty stałe, to co oni na ten temat powiedzą? Ja mówię emocjonalnie, bo już mówimy o tym, mówimy i nie ma żadnego jakby odzewu z drugiej strony. Więc my nie żądamy nie wiadomo jakich rzeczy, żądamy podstawowych jakby tutaj działań rządu i jeżeli nie zostanie dzisiaj ogłoszone jakikolwiek plan, no to będzie to nieposłuszeństwo społeczne się wzmagać, no i będziecie państwo mieli ogromny problem, także polityczny. To tylko taki nasz apel wynikający też... Ja tylko, panie rzeczniku, chcę powiedzieć, że pan się na te odpowiedzi dotyczące tych kar nie doczeka, dlatego że według mnie nie ma na to odpowiedzi i według mnie brak takiej administracyjnej możliwości odwołania się od tego nie istnieje. No zawsze musi istnieć. Tak, ale panie pośle, to zostawmy, niech i tak rząd musi nam odpowiedzieć na to. Ma pan rację, że powinien być ten plan i ten. Ja przepraszam, że ja tak powiedziałem, że tam trzeba windować te różne rejestry i te współczynniki, natomiast no, chodzi o to, ten plan kroczący, jak z tego wychodzić, bo zwróćmy uwagę na to, że w Polsce przechorowało najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy około 7 milionów osób, czy w systemie, czy poza systemem. To każdy epidemiolog nawet potwierdza. Mamy blisko 1 milion zaszczepionych za chwilę. To jest 8 milionów osób, które są dzisiaj odporne w systemie, a my dalej zamykamy, a nie popuszczamy tej gospodarki. Dobrze, bardzo dziękujemy i w takim razie otwieramy... Panie ministrowi, bo 14. Czy minister zostaje? Czy pan minister chce się odnieść? Ja niestety opuszczam, bo właśnie rozpoczyna się nam drugie spotkanie, także serdecznie dziękuję. Jesteśmy do dyspozycji w następnych terminach. Oczywiście tematy podniesione przez państwa, nawet tych, które nie są w naszej kompetencji, czy my przekażemy oczywiście dalej. Wiele słów i tutaj, że tak powiem, sugestii pana rzecznika jest także słuszne, chcieliśmy to podkreślić. Znalezienie sposobów rozwiązania, aby ta pomoc rzeczywiście dotarła w sposób sprawiedliwy do wszystkich, którzy zostali poszkodowani wskutek COVID, bo to też musimy sobie zdawać sprawę, że rząd dysponuje środkami publicznymi, tak? Zaciągamy dług na następne pokolenia i to nie jest tylko kwestią naszej ambicji, że my chcemy sprawiedliwie te środki podzielić. To jest kwestia odpowiedzialności za pieniądze powierzone nam przez wszystkich Polaków, żeby te środki były sprawiedliwie dla wszystkich poszkodowanych przez COVID podzielone. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam. Bardzo serdecznie dziękujemy panu ministrowi, że poświęcił nam pan swój czas. Dziękujemy bardzo. No i w takim razie przechodzimy do dyskusji. Jako pierwsza do głosu zgłosiła się pani Bożena Szok. To są hotele historyczne w Polsce. A o przygotowanie się do głosu proszę pana Grzegorza Żurawskiego. Kolejni państwo, którzy chcą zabrać głos, bardzo proszę o zgłaszanie się przez funkcję podniesienia ręki, raise hand w wersji angielskiej, tutaj w tym programie, z którego korzystamy. Bardzo proszę pani Bożena Szok.
Nie słyszymy Pani Bożeny, czy... Widzę, że jest Pani Bożena, bo widzimy Panią, ale nie słyszymy. A mikrofon ma Pani wyciszony. Może my musimy ją włączyć. Myśmy włączyli. Proszę spróbować. Może będzie teraz słychać. Teraz słucham. Słyszymy się? Halo? Tak, słyszymy się, tak? Tak, słyszymy się? Tak, proszę mówić. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Udało się. Szkoda, żałuję tylko, że pan minister opuścił nas i to jest już kolejna wideokonferencja z moim udziałem, kiedy nie może usłyszeć tego, co my, ja właściwie w imieniu hoteli historycznych w Polsce, stowarzyszenia, które skupia największą liczbę hoteli, hoteli historycznych tutaj, 55 hoteli w całej Polsce, 75 członków. Zatrudniamy około 2000 osób, przy tym możemy powiedzieć, że dobijamy do 10 tysięcy łóżek, miejsc noclegowych w Polsce. I tutaj no, mogę się wypowiedzieć z samego sedna, ponieważ sama prowadzę od 24 lat hotel historyczny, butikowy, ale nasze hotele to hotele małe, średnie, zatrudniające do 10 osób, do 40 i zamki, pałace, dwory, dworki. Ja tutaj nie chciałabym zajmować dużo czasu, bo tutaj jeszcze jest ze mną Ryszard Skotniczny, może dopowie to, co ewentualnie, czego nie dopowiedziałam. Po pierwsze, skierowaliśmy pisma na prezesa Rady Ministrów, również do ministra Gowina, również do wszystkich przedstawicieli resortu, którzy turystyką się zajmują. I tutaj powiedzieć panu ministrowi Mostowemu, który twierdzi, że no, za mało te decyzje, które zostały podjęte w naszym imieniu, również hotelarzy, jeśli chodzi o wsparcie, są podejmowane na wysokim szczeblu. Oczywiście, bo to mamy pana ministra, może za mało walczy o nasze potrzeby, może za mało czasu zostaje z nami. To już jest trzecie spotkanie moje na wideokonferencji, kiedy po prostu musi wyjść. Rozumiem, że jest siła wyższa, ale nie chciałabym, żeby chociaż raz poświęcił i został do końca i wysłuchał naszych tutaj postulatów, naszych argumentów. Te argumenty zebraliśmy jako hotele historyczne w piśmie skierowanym do naszych władz, do rządu, za pośrednictwem rzecznika rządu. Bardzo dziękuję za współpracę, doceniam to. Natomiast no, bardzo jesteście Państwo nam pomocni. Przede wszystkim dziękuję za to, że mailami jesteśmy informowani. Te maile przekazuję do naszych członków w całą Polskę, gdzieś tam sobie idą. Natomiast chciałabym podkreślić kilka kwestii, które nadal no, nas kierują ku tej desperacji. Rzeczywiście może jest tak, że dość emocjonalnie już w tej chwili podchodzimy, ponieważ jesteśmy już u skraju no, takich zachowań psychicznych. Nie tylko nie wiemy, co mamy powiedzieć swoim pracownikom, ale też co mamy powiedzieć swoim rodzinom. Ponieważ tak głośno mówi się, że tarcza 1.0 i 1.2 wspomogła hotelarzy. Otóż muszę powiedzieć, że te pieniądze, które są w całości oczywiście bardzo przydatne, są prawdopodobnie będą jedyne
jedynym dochodem w ubiegłym roku działalności, naszej działalności małych i średnich hoteli. Chciałabym wnioskować o to, żeby w pełni i z jednej tarczy, jak już proszę podkreślić to, że ta druga tarcza, bo nie wiemy jak to się dalej rozwinie, ponieważ dziś znowu usłyszeliśmy, że siła wyższa i nie wiemy, czy hotele będą otwarte, czy nie. Nikt nam nie jest w stanie powiedzieć. Nikt nam też nie jest w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście, czy mamy zawieszać, czy nie zawieszać, czy dostaniemy dalej wsparcie, czy nie dostaniemy, i tak naprawdę wszystko jest zawieszone. Postulujemy również, żeby środki z obu tarcz nie były przychodem. To co w tej chwili wystarczy 2.0, one po prostu już pochłonęły nasze długi, bo od października są hotele, które nie generują żadnego przychodu. Przychód 0, listopad 0, a to się wiąże z tym, że hotele historyczne są na terenach wiejskich, głównie wiejskie, pałace, daleko od miast. Sami Państwo wiecie, że te obiekty nie są sytuowane w miastach. Również to, że mogliśmy przyjmować gości biznesowych, no niestety się nie spełniło, nie mieliśmy, opieramy się głównie na dużych eventach, opieramy się na dużych szkoleniach, konferencjach, a z tego firmy już zrezygnowały i nie można było generować z tego powodu przychodu. No oczywiście też i wesela różne rodzinne i inne eventowe również organizujemy. Chciałabym też prosić o powalczenie i dołączenie nas do tarczy 6.0, ponieważ... Pani Bożeno, możemy prosić już pomalutku o finalizowanie. Pracowników, nadal płacimy, ponosimy ogromne koszty utrzymaniu obiektów. Możemy prosić już pomalutku o finalizowanie. Również. Pani nas chyba nie słyszy. Jesteśmy zabytkami. W związku z tym nie mamy też... Halo? Tak, już halo? Powolutku musimy kończyć. Czym jest... Słyszę... Jestem... Słabo panią słychać. Słyszana? Internet niestety rwie. Czy co pani mówiła coś o tarczy 6.0, że jesteście wyłączeni, no ale hotele są... Mikrofon wyłączę. Znaczy wyłączę kamerę. Hotele są przecież w tarczy 6.0. Tak. Mówiłam o... No ale nie w całości jesteśmy. Ale to proszę powiedzieć, jakie są wyjątki, bo my musimy wiedzieć. W tarczy 6.0... To ja wszystko Państwu napiszę, dobrze, jeszcze z tego, ponieważ mam tutaj jeszcze kilka punktów, a nie chciałabym, również chciałabym prosić o głos. Jeszcze jedno zdanie tylko. Chciałabym prosić o dofinansowanie samorządów, które mogłyby nas zwolnić od podatku, płacenia podatku od nieruchomości, ponieważ na obiekt nie pracuje, nie generuje przychodu, a nie jesteśmy zwolnieni od płacenia podatków. I nadal to jest od początku, od pierwszej tarczy, jeszcze w marcu, kiedy postulowaliśmy, jest to tylko według uznania zarządców miast, burmistrzów. Tak, wiemy. Szanowna Pani, że Pani nam napisze wszystko, wystąpi na piśmie. Tak. Kwestia jest taka, że rząd przeznaczył miliard złotych dla gminy z południowej Polski.
Polsce na to, żeby samorządy mogły umarzać. My się oczywiście upominamy o całą Polskę, bo uważamy, że nie ma różnicy między gminami na południu, a gminami na północy. Absolutnie. Dobrze, to bardzo pani dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu pana Grzegorza Żurawskiego. Dzień dobry. Słychać? Bardzo proszę. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Niestety przy ministrze branża zakwaterowania nie mogła tym razem wypowiedzieć się, tak żebyśmy prosili w przyszłości o możliwość zabrania głosu przy ministrze, bo no, nie było reprezentanta naszej branży zakwaterowania. A to, co nas boli w tej chwili, tarcza 6.0 rzeczywiście jest, z tym, że ona niestety nie w pełni zaspokaja nasze potrzeby. Przede wszystkim brak jest możliwości postojowego dla osób przez nas zatrudnianych, a to są zazwyczaj osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, bo u nas, no podejrzewam, 90% działalności to są działalności jednoosobowe, które zatrudniają osoby na umowę zlecenia lub firmy podwykonawcze, które również zatrudniają osoby na umowę zlecenia. Także w tej chwili nasi pracownicy no nie mają żadnego wsparcia, więc to wsparcie tak podobne, na podobnych zasadach jak na wiosnę dla osób na umowach cywilnoprawnych na pewno byłoby dużym wsparciem. To jest jedna rzecz. Bardzo nam brakuje też w tarczy, która objęła nasze PKD 55-20 teraz w tej nowelizacji. Brakuje nam tam możliwości porównywania przychodów listopada do października 2020, ponieważ takiej możliwości nie mamy. Niektóre z narzędzi pozwalają porównywać przy składaniu wniosków w lutym miesiące późniejsze, czyli grudzień do listopada czy styczeń do grudnia, a to niestety przy tym pamiętajmy, że nasze obiekty były zamknięte od listopada, no powoduje, że porównuje się do siebie miesiące, w których obiekt nie mógł normalnie funkcjonować, był zamknięty, więc tutaj jak się porówna 0 do 0, no to nie wyjdzie spadku 40%, więc... Jeśli mogę przerwać w tej chwili panu, to jest taki absurd, że nadaje się do nie wiem, Baraja już nie żyje niestety, ale mógłby użyć swojej komedii kolejnej i my wystąpimy do premiera w tej sprawie. Usłyszycie państwo jutro, pojutrze. No, jeżeli już słuchają nas, bo pan poseł Matusiak mówi, że część wykonana, no to panie pośle, no bo został tylko z nami pan poseł Matusiak, pan poseł Oraś gdzieś musiał też się nas opuścić, no to słuchajcie tego, co mówią przedsiębiorcy. No, zawsze tam argument taki, że wprowadzacie do... SMS-em lub zadzwonić, powiedzieć co, jak... Że wprowadzacie rozwiązanie, o które my się dopominamy, w taki sposób, że nikt nie jest w stanie z niego skorzystać, no to nie jest dobre rozwiązanie. No, dlatego jeszcze raz mówię, że wystąpimy z pismem i proszę, niech pan kontynuuje dalej. Dziękuję uprzejmie. Bardzo się cieszę, że nie tylko my to zauważyliśmy. Także też bardzo proszę o wystąpienie o te umowy cywilnoprawne, bo to naszych pracowników bardzo, bardzo boli, że oni nie mają wsparcia postojowego żadnego. Też mamy takie, mamy taką, taki apel o możliwość, bo wiemy, że są wprowadzone pewne narzędzia, ale one nie są doskonałe, możliwości wsparcia przedsiębiorców, którzy zdecydują się zamknąć swoją działalność w branży turystycznej i zakwaterowania ze względu na COVID i na to, że nie widzą żadnych perspektyw, ale żeby wsparcie mogło dotyczyć założenia firm w jakichś innych branżach. W tej chwili takie możliwości w tym wsparciu COVID-owym są, ale dopiero kiedy ta osoba zarejestruje się jako osoba bezrobotna. Czyli jest tutaj ten okres, kiedy ktoś zamyka firmę, rejestruje się jako bezrobotny i dopiero może liczyć na dotację z Urzędu Pracy. To jest ten okres, kiedy ta osoba no, nie zarabia, a możliwość taka, żeby zamknąć jedną firmę i uzyskać dotację na otwarcie biznesu w jakiejś innej branży i rozpoczęcie od zera, to bardzo by się przydała. Mamy takie głosy, że takie narzędzie bardzo by się przydało bez przechodzenia przez ten okres rejestracji jako
jako bezrobotny i od czekania pewnego okresu. I ostatnia z takich rzeczy, o których chciałbym wspomnieć, to to, że może pan rzecznik będzie w stanie w jakiś sposób wpłynąć na Ministerstwo Rozwoju, ponieważ znowu nasza branża zakwaterowania, czyli te kilka stowarzyszeń, podmiotów, które działają pod PKD 5520, znowu zostaliśmy wykluczeni z rozmów w ministerstwie o kształcie bonu turystycznego. Dowiedzieliśmy się z mediów, że takie spotkania i takie konsultacje z branżą miały miejsce. No nikt nas o zdanie nie pytał, a my nadal jesteśmy na stanowisku, że bon turystyczny po odmrożeniu możliwości podróży powinien przede wszystkim trafiać tam, gdzie nie będzie naturalnego ruchu turystycznego. Tak jak mieliśmy przykład tego latem, bon turystyczny był wykorzystywany w miejscowościach no, tak zwanych turystycznych, czyli nad morzem, nad jeziorami, w górach, a obiekty zakwaterowania, czy to hotele, czy jakieś inne obiekty zakwaterowania umiejscowione w miastach, na tym bonie praktycznie w ogóle nie korzystały. Także ten bon nie był dla branży turystycznej tak naprawdę, ale był tylko i wyłącznie narzędziem, które otrzymali Polacy, żeby sobie gdzieś pojechać na rodzinne wakacje, a nie wspierał branży turystycznej, bo tam w miejscowościach turystycznych ruch i tak był i też z tego bonu często nie korzystano, bo nie było takiej potrzeby. On by się przydał przede wszystkim, żeby rozkręcić ruch turystyczny w dużych miastach wtedy, kiedy tam będzie po co jechać oczywiście, czyli będą otwarte muzea, będą mogły być jakieś atrakcje, restauracje chociażby otwarte. Także to jest taki też od nas postulat, którego w Ministerstwu Rozwoju nie mogliśmy przekazać, bo niestety nie byliśmy brani pod uwagę jako podmiot turystyczny, z którym się rozmawia. Także panie rzeczniku, bardzo prosimy o walkę o to kierowanie bonu turystycznego tam, gdzie on swój cel spełni. Także to tyle z naszej strony. Dziękujemy. Czy wyście występowali bezpośrednio do Ministerstwa Rozwoju, żeby was włączyli do tych rozmów? Tak, wielokrotnie. Dostaliście odpowiedź? Nie, na żadne pismo. To bardzo prosimy o to, żebyście nam przysłali te wasze wystąpienia wielokrotne. My się jeszcze zapytamy, dlaczego nie macie odpowiedzi, no bo tutaj wręcz 30-dniowy termin KPA obowiązuje. No i sami najpierw się zapytamy, dlaczego, a potem skierujemy też prośbę od rzecznika, żeby was włączyli. Dobrze, tylko przyślijcie tutaj do Mikołaja tą całą korespondencję. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękujemy. Nasz adres, który państwo znacie, Rada Kropka. Tak, i jeszcze na przyszłość, no jeżeli macie jakiś problem z administracją państwową, właśnie nawet piszecie i nie otrzymujecie odpowiedzi, no to macie rzecznika, przecież nam płacicie za to, więc bardzo proszę korzystać z narzędzia. Dziękujemy bardzo za ten głos w takim razie i poproszę o zabranie głosu teraz pana Dariusza Wojtala. Dzień dobry państwu. Ja reprezentuję Polską Izbę Turystyki. Odpowiadam za tematykę turystyki przyjazdowej i MICE-ów, czyli przemysłu spotkań w naszej izbie. I mam ja tutaj przede wszystkim kwestie dotyczące turystyki przyjazdowej, bo biura turystyki przyjazdowej to akurat są, że tak powiem, klienci pana rzecznika, ponieważ to są małe i średnie przedsiębiorstwa głównie, nieduże firmy. I chciałbym tutaj dwie sprawy poruszyć. Pierwsza to kwestia wsparcia finansowego, jeśli chodzi o PFR czy też zwolnienia, czy jakieś ulgi, które wynikają z ustaw starcz, to się wszystko dzieje. Natomiast no my od marca jako turystyka przyjazdowa jesteśmy praktycznie na zerze. Tutaj przyjazdów zagranicznych od Polski nie ma, bo nie było ani jednego momentu, kiedy do Polski wpuszczano by jakichkolwiek turystów zagranicznych zorganizowanych. Chwilowo latem trochę indywidualnych turystów przyjechało z głównie krajów unijnych, natomiast od marca faktycznie biura te głównie stoją. A stoją dlatego też, że obsługują turystów z krajów trzecich, czyli nie krajów unijnych, z krajów trzecich, dla których od ubiegłego roku wjazd do Polski w celach turystycznych jest całkowicie niedopuszczalny. Te biura korzystają na początku pandemii między innymi z pomocy, korzystając na przykład z pożyczek POIR, z tego typu instrumentów, które były wspierane przez BGK. W tej chwili już takiej możliwości nie ma, bo w tej chwili już wszystkie instrumenty, które idą ścieżką BGK poprzez instytucje finansujące, wymagają wyłącznie zabezpieczenia majątkowego.
a nasze biura potrzebują pomocy, czasami kredytowania w wysokości poniżej 100 tysięcy złotych, czyli to, co formalnie w BGK wpisane jest jako zabezpieczane wekslem, mimo wszystko jako branża nieperspektywiczna wszyscy wymagają zabezpieczeń majątkowych. Wiadomo, biura podróży majątki mają raczej niezbyt duże, więc jest to temat do poruszenia tutaj przez pana rzecznika, prośba o poruszenie tej sprawy. I druga rzecz, że ci, którzy zdążyli w pierwszej etapie, kiedy jeszcze ta branża przez te instytucje nie była całkowicie skreślona, korzystać z pożyczek POIR, no w tym momencie przychodzi wypłata tych pożyczek już, a my nadal stoimy. Nikt w ubiegłym roku, w kwietniu czy w maju, nie zakładał, że my turysty zagranicznego w Polsce nie zobaczymy jeszcze nawet w lutym 2021 roku. Więc byłaby konieczność zmiany zasad obsługi tych pożyczek czy tych instrumentów finansowych, które były przyznawane w ubiegłym roku. To bardzo ważna sprawa. Ja bardzo tylko pana proszę, żeby pan to na piśmie do nas wysłał jako wniosek, dobrze? I myślę, że to jest do załatwienia, no bo to jest tak racjonalne, że aż boli. Chociaż no, wiele racjonalnych naszych postulatów na razie się odbija o ścianę, ale no ten to już jest no, zupełnie, jak możecie oddać. I ten myśmy występowali, żeby te branże, które są teraz zamknięte, miały umorzone 100% starczy finansowej, no i to się stało, czyli no to jednak no, jest jakiś tak tok rozumowania i podobnie powinno być u was. Jeżeli to są instrumenty nieumarzalne, to przynajmniej przesunięty termin ich spłaty, ewentualnie jeżeli to są państwowe jednostki, które to udzielały tych pożyczek, no to może zrezygnowanie czy obniżenie odsetek, tak? No ale to jak pan do nas napisze, to my się za to weźmiemy. Wszystkie instrumenty, które przez BGK przechodziły w ramach pomocy. Tak, ale bardzo proszę, żeby pan to wymienił, dobrze? Dobrze, no, bo oczywiście. My się akurat na tym, no nie byliśmy w tym, musielibyśmy tam gdzieś się doszukiwać. Jak pan to nam napisze, to szybko zrobimy akcję taką, żeby to się zmieniło. I druga kwestia, która dla nas jest no, kluczowa w tym wszystkim, to rozporządzenia, które co jakiś czas wychodzą dotyczące wjazdu do Polski. Otóż te rozporządzenia są, no, tak jak tutaj kolega, jak Paweł mówił na początku, no, najbardziej radykalne w Europie. No i mamy taką sytuację, że do Polski praktycznie żaden cudzoziemiec z krajów trzecich wjechać nie może. Chyba że to jakieś kwestie tam rzeczywiście rodzinne, czy dla niektórych krajów wyjątki w postaci pracy czy nauki. Mamy przykłady takie jak Finlandia, która ma listę zielonych krajów. Skąd nawet turyści mogą przyjeżdżać do Finlandii? Na tej liście w tej chwili jest 7 krajów tylko, ale jest. Jest to dla biur turystyki przyjazdowej fińskich, jest to sygnał, że państwo będzie tą listę aktualizować z czasem pod kątem sytuacji epidemiologicznej w danych krajach. Na dzień dzisiejszy na przykład do Finlandii można przyjechać z Australii, z Nowej Zelandii, można też z Rwandy. Chociaż nie sądzę, żeby z Rwandy jakiś ruch tam do Finlandii się duży odbywał. Natomiast Australia, Nowa Zelandia. Zwłaszcza zimą. Zwłaszcza zimą. No właśnie, ale Australia i Nowa Zelandia to są kierunki, gdzie jakiś ruch turystyczny się odbywa. W tej samej Finlandii w rozporządzeniu wpisane jest, że z krajów trzecich mogą odbywać się podróże konieczne. Czyli na przykład odbywają się podróże służbowe. Oczywiście nie w jakiejś dużej ilości, ale w sytuacjach, kiedy biznesowo jest to umotywowane, kiedy jest pismo od strony fińskiej, od przedsiębiorcy fińskiego, no to te podróże służbowe się odbywają. To powoduje, że branża przyjazdowa, no chociaż trochę ma co robić. Oczywiście jest tam obowiązkowy test 72 godziny przed przyjazdem, ale w razie czego na lotnisku w Helsinkach jest bezpłatnie, te testy się też przeprowadza, gdyby ktoś takiego testu nie miał. Czyli jest jakaś ścieżka wskazana. Natomiast kolejną taką dla nas bardzo ważną częścią też turystyki przyjazdowej jest turystyka medyczna. Turystyka medyczna jest to jedyna turystyka, która miała wydzielone, powiedzmy, wsparcie rządowe, miała w PARP-ie oddzielny go to brand. No i na przykład Niemcy, niezależnie od ograniczeń, które mają, cały czas przyjmują w ramach turystyki medycznej pacjentów. Jest to oczywiście obwarowane wymogami takimi jak pismo z placówki medycznej, które potwierdza konieczność takiej podróży czy też takiej operacji. A Polska zaczęła się specjalizować już w takich operacjach jak na przykład ortopedyczne,
No jest kilka, powiedzmy, takich naszych flagowych działań medycznych, które sprzedajemy za granicą. No i teraz mamy taką sytuację, że nie możemy tych ludzi tutaj w Polsce leczyć, a z drugiej strony Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wymaga od nas pokazania wskaźników, że w czasie uczestniczenia w programie Go to Brand, no to my w tej chwili przyjmujemy pacjentów w Polsce. Więc tutaj byłoby bardzo wskazane, gdyby w tym rozporządzeniu ta turystyka medyczna znalazła się na takich zasadach, jak na przykład w Niemczech, dopuszczalna, no i żeby te podróże konieczne też znalazły się jako podróże, które już w tej chwili mogą się odbywać. No ja i tylko przerwę, bo mogę, dopytamy się, tak. Bo na terenie Unii Europejskiej, dla państw Unii Europejskiej Polska ma jakieś ograniczenia w przemieszczaniu się do Polski? Nie, to są ogólne ograniczenia, takie jak chociażby była kwarantanna wcześniej, czy teraz będą testy. No tak, ale no bo mówimy, że ktoś, na przykład obywatel Niemiec, chce się leczyć w Polsce i w tej chwili co musi zrobić, żeby tu wjechać i wyjechać? Przyjechać własnym samochodem chyba, tak? Mieć test i przyjechać. Niemiec może przyjechać, tylko że Niemiec nie jest naszym klientem medycznym. W pierwszej kolejności są to klienci z krajów trzecich. A, rozumiem, czyli chodzi pan naszym konkurentem są Niemcy. My robimy to samo, co, mówiąc w skrócie, my robimy to samo, co Niemcy, tylko taniej. Rozumiem, ale jakie to są kraje? To są kraje tutaj sąsiednie, czyli Rosja, Ukraina, to są kraje azjatyckie, Kazachstan na przykład, więc jest trochę takich, trochę krajów afrykańskich jest, które w Polsce robią różne rzeczy medyczne. Dobrze, to też poprosimy też o to, żeby pan to zawarł, dobrze? Dobrze, przygotuję wcześniej. W wnioskach do nas, no dziękujemy właśnie. Tak. Dobrze. Jeszcze dziękuję. Coś? Dziękujemy bardzo i teraz proszę o zabranie głosu pana Mateusza Czerwińskiego, który reprezentuje Stowarzyszenie Warszawska Organizacja Turystyczna. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie panie rzeczniku, panowie posłowie, szanowni państwo. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną dosyć niepokojącą rzecz i prosić o interpretację być może biura pana rzecznika. Otóż w połowie stycznia ukazała się informacja, że rząd przyjął projekt uchwały o pomocy finansowej dla gmin górskich w wysokości, zdaje się, około 1 mld zł i tylko dla tych gmin. My w zeszłym tygodniu wystosowaliśmy do ministra Guta Mostowego apel z prośbą o równe traktowanie wszystkich gmin w Polsce i wszystkich regionów, ponieważ wszystkie te obszary są i turystyka w całej Polsce jest dotknięta kryzysem. W związku z czym nie bardzo widzimy merytoryczne uzasadnienie dla wyszczególniania w pomocy jako beneficjentów tej pomocy tylko gmin górskich, bo turystyka czy w obszarach nadmorskich czy w miastach większych i mniejszych jest tak samo obciążona i dotknięta kryzysem. I jakby chciałbym zapytać, czy według państwa z prawnego punktu widzenia taka sytuacja jest dopuszczalna i co możemy zrobić, żeby w momencie przyznania takiego wsparcia finansowego dla gmin górskich rzeczywiście pozostałe samorządy też mogły otrzymać taką pomoc. Dziękuję. No wie pan, Sejm jest przedstawicielem suwerena i może uchwalić dowolną ustawę, więc tutaj nie doszukamy się podstaw, żeby skarżyć ją nawet do Trybunału Konstytucyjnego. No ale oczywiście to jest niezwykle ważny problem. Ja go, nie wiem, czy pan śledzi moje wystąpienie, ale ja go poruszałem, odkąd się tylko dowiedziałem, że w tej chwili są jakieś tereny bardziej cenne z punktu widzenia, nie wiem, gospodarczego, społecznego i ludzkiego, a inne mniej cenne. To jest kolejny absurd. No bo ja dawałem nawet przykład i to wielokrotnie Kazimierza Dolnego. To jest miasteczko, które żyje z turystyki, wręcz prawie wyłącznie. Tam jest chyba ze 2,5 tysiąca mieszkańców i większość z nich to tylko z tego żyje. No i najlepiej by było, jakby właśnie, jeżeli pan poseł nas jeszcze słucha, to żeby państwo zorganizowali tam wycieczkę. To pojedźcie i porozmawiajcie z tymi ludźmi. I to nie są ludzie, którzy są przeciwnikami PiS-u, ani zwolennikami PiS-u. To nie ma znaczenia żadnego. Tu nie ma żadnej polityki. Tam się po prostu widzi dramat.
ludzki dramat. No i dlaczego na przykład Kazimierz Dolny, znaczy ja też ja mówię, ja pana popieram, że to cała Polska, ale dlaczego akurat Kazimierz ma być pozbawiony? Tak są hotele, swoją hotele, ogromne pieniądze, przecież podatek od nieruchomości jest, tak? No też gmina też nie umorzy tego podatku, znaczy no powinna umorzyć, ale jak umorzy, jak gmina z tego żyje. No bo tam tylko z tego można żyć w takiej gminie turystycznej, no. Więc tu się z panem zgadzam całkowicie i na pewno tutaj też wystąpimy z tym pismem. Słuchajcie, jeszcze taka moja prośba, bo wy macie też swoich posłów. To nie jest tak, że to nie działa. To taką się lawinę, kulę śnieżną robi. Wy trochę tych swoich próbujcie. Także i a może głównie też z PiS-u i z prawicy, no bo oni dzisiaj decydują, bo opozycji to się łatwo mówi rzeczy. Sam byłem posłem, dwie kadencje opozycji, w opozycji siedziałem, ale ci biorą ci odpowiedzialność za Polskę, więc jak macie swoich posłów ze Zjednoczonej Prawicy, to tam ich trochę próbujcie to zmotywować, dobrze? Bo to gdzieś tam mają biuro, umawiajcie się, piście, to też musi być jakby praca od samego dołu. W tych oczywiście oczywistych postulatach, no, które tu padają, oczywiste postulaty. Bardzo dziękujemy i teraz chciałbym prosić o zabranie głosu pana lub panią, który nam się wyświetla jako iPad. A to nie ja, Stanisław Bukowiec, tak, słychać mnie? Tak, słychać, bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich, witam panie rzeczniku, no nie wszyscy posłowie się wyłączyli. Ja jestem, słucham z zaciekawieniem. Panie bardzo zapomnieli, przepraszam, no właśnie, ale dobrze, że pan jest, że pan słucha. To nawet lepiej, bo wysłuchałem kilku cennych uwag, kilku ważnych informacji. No rzeczywiście, mówimy o rzeczach, które się dzieją tu i teraz i bardzo dziękuję po pierwsze panu rzecznikowi, całemu biuru za to zaangażowanie, bo brałem kiedyś udział również w spotkaniu branży basenowej, pływania, akwaparków i wiem, że kilka takich postulatów, które były wtedy zgłaszane, one znalazły zrozumienie później w decyzjach Ministerstwa Rozwoju, więc takie spotkania są potrzebne. Ja bym to dzisiejsze spotkanie, tak jeśli można, ocenił w trzech wymiarach. Po pierwsze, mówimy o tarczy, o kolejnych tarcz, które mają wspierać w tym trudnym czasie małe i średnie przedsiębiorstwa. I w tym wymiarze kilka postulatów jest cennych. Ja popieram kilka uwag, które zostały tutaj zgłoszone. Jeżeli trzeba będzie, to również będę rozmawiał z panem ministrem i z panem premierem, żeby znalazły się w ramach kolejnych modyfikacji i usprawnieniu tych tarcz, bo przecież jesteśmy w czasie dynamicznym. To nie jest tak, że temat jest zamknięty, tylko mamy obowiązek nawet reagować na to, co się dzieje w gospodarce, to, co się dzieje również w kwestii zdrowotnej. To po pierwsze. Po drugie, kwestia otwarcia. No, tutaj akurat jest to czynnik bardzo złożony i wiemy doskonale o tym, że jednak te zagrożenia, które cały czas mamy wokół siebie, mamy w Europie, są na tyle duże, że trzeba działać bardzo ostrożnie. Ale do tego też trzeba się przygotować. I tutaj chciałbym podkreślić i aktywność niektórych branż. Wiem, że to o czym mówił pan prezes, pan dyrektor Hołda, jeśli chodzi o branżę właśnie basenową, akwaparkową. Państwo jako stowarzyszenie, wiem, że jesteście już po rozmowach z GIS-em, macie protokoły i to jest też istotne, żeby w momencie pewnego otwarcia, poluzowania, żebyście państwo, również inne branże mieli te protokoły z GIS-em przygotowane. Bardzo niedobrze, że dzisiaj w tej dyskusji nie ma przedstawiciela GIS-u i tutaj również wyrażam dezaprobatę dla tej nieobecności. A trzecia branża, to trzeci temat, trzecia warstwa, o której chciałem powiedzieć, to bardzo słuszne wnioski do bonu turystycznego. Rozszerzenie na kolejne obszary działań, jeśli chodzi o turystykę, ruch okołoturystyczny,
myślę, że są bardzo, bardzo ważne, dlatego że jeżeli już się otworzymy, to będzie potrzebny ten impuls, żebyście Państwo, którzy działacie w różnych tych branżach turystycznych, okołoturystycznych, mieli możliwość również wsparcia w tym temacie. Więc tutaj również cenne uwagi. Będę rozmawiał z ministerstwem na ten temat, w jaki sposób też, żeby ograniczyć też pewne przypadki nadużyć, o których mówił pan minister, ale żeby sprawić, że czy to baseny, czy akwaparki, czy te obiekty hotelowe, czy inne, które państwo reprezentujecie, mieli możliwość skorzystania również z tego bonu. Dziękuję i jestem gotowy do również współpracy. Dziękujemy, panie pośle, ale proszę porozmawiać z przedsiębiorcami na ten temat, czy przedsiębiorcy są w stanie zaakceptować obostrzenia sanitarne, które które są uzasadnione, są w stanie zaakceptować. Oczywiście pod warunkiem, że będzie za tym szła rekompensata. Ale jeżeli te obostrzenia nie bardzo mają sens, a oni mają się poświęcić na ołtarzu walki z wirusem, to jest trudne. Dlaczego dzisiaj jest taka sytuacja, a nie inna, co mówiłem przy panu ministrze, w części środowiska przedsiębiorców, dlaczego jest ten bunt? Prosta sprawa. I tu myślę, że przedstawiciele branży też to rozumieją i czują. Jeżeli ja podam inny przykład, mamy pismo, mamy solaria, tak? No to tam wokoło waszej branży też to tam działa. Solarium, się przychodzi jeden klient do solarium umówiony na godzinę, na daną godzinę. W solarium pracują obsługa, która jest w maseczkach, cały reżim epidemiologiczny i tak dalej. Człowiek wchodzi do tej kapsuły, sam się zamyka, ona jest wydezynfekowana, opala się, wychodzi, tak, płaci, no ale to sklepy tam też się płaci, przecież też jest kontakt, ale też maseczka, reżim i tak dalej. No i że GIS w pewnym momencie zwrócił się do głównego lekarza epidemiologicznego, konsultanta krajowego. Czy w takim reżimie te solaria są bezpieczne? No ja jestem, dysponuję pismem, mogę panu przekazać. Zresztą przekazaliśmy już to rządowi, na razie bez efektów. Napisane jest, że stwierdzają, że jest całkowicie bezpieczne. Jeżeli zachowują reżim, to jest bezpieczne, tak? No i są zamknięte od połowy października, są w tarczach, no ale jest pytanie, ale po co są w tarczach? Po co są zamknięte? Żebyśmy my z budżetu wypłacali teraz pieniądze dla biznesu całkowicie bezpiecznego. I tutaj branża basenowa ma już te opracowane zasady, ale wszystkie już branże mają, bo myśmy to przechodzili w czerwcu, jak kiedy odmrażaliśmy w lipcu. Jeżeli coś trzeba poprawić, to poprawiamy. No i druga sprawa. No nie przekona rząd przedsiębiorców zamkniętych i jeszcze na dodatek z dziurawymi tarczami, gdzie są, nie wszyscy dostają pieniądze, że zamykanie tych akurat branż ma sens w przypadku, kiedy są otwarte i działają. Ogromne zakłady pracy, 3,5 tysiąca na przykład Fiat zatrudnia. 800 czy tam ileś osób na zmianie. Przecież oni wchodzą, muszą iść do szatni, no idą do basenowej szatni, tak? Ile osób tam państwo wpuszczacie, tak? W reżimie sanitarnym? Ile na basenie wpuszczacie w reżimie sanitarnym? U mnie maksymalnie chłonność jest 148 osób, może być przy założeniu, że jest 50%, to jest 70, mam 346 szafek. Mam 346 szafek, co 5 metrów odstępy mam zachowane. No tak, ale oni nie przychodzą na raz. Tylko ale oczywiście, że nie, no oczywiście, że nie. Co drugi prysznic. Ile na raz może przyjść do pana? 20-30 osób? No, dokładnie, no właśnie my o tym rozmawiamy, żeby dać nam możliwość funkcjonowania, a my damy propozycję jak, ale nie zamykać, bo zamykać. Tak, chcemy panu posłowi pokazać, jak przedsiębiorca ma to zrozumieć. No u pana 20-30 osób przychodzi, tak, maszawki są rozstawione. Sam chodziłem na basen, widziałem, co 20 minut idą, dezynfekują, a się dziwiłem, co oni tacy są, działają. No panie rzeczniku, w grudniu u mnie, w 30-tysięcznym mieście, gdzie funkcjonowałem, przez 8 godzin frekwencja była na poziomie 160-180 osób. Od 14 do 22.
No właśnie, w rozłożeniu na to, to było... Gdzie były odstępy, gdzie ja mam po prostu pracowników i ich trzymam, więc nawet robię podwójne zmiany, gdzie pracownicy po każdym szorują szafkę, dezynfekują, opaski po każdym, są osobne wejścia, wyjścia. Tak jest, wiem. I mi jeszcze... No, wiem, ale nie, wiem, że tak jest. Pan mnie nie musi mówić, bo ja wiem, bo ja akurat lubię pływać. I jeśli tylko będę mógł, to w końcu pójdę, bo jak dalej nie będę mógł pływać i saunować, to w końcu ten wirus mnie dopadnie, bo już nie będę miał odporności. Adrem, do pana posła. Ile jest na zmianie we Fiacie? To pojedźcie tam na wycieczkę. No i zobaczcie, jak oni wchodzą do tego zakładu pracy. No przecież się muszą gdzieś rozebrać, zima jest. Szafki mają, muszą się minąć, tak? Dojeżdżają jednym samochodem do pracy przecież. Jednym samochodem i jeszcze na dodatek, na końcu idą do tych mitycznych, pod te mityczne prysznice, pod którymi na basenach się ludzie zarażają, według urzędników, tak? U pana się pod prysznicem zarażają, a we Fiacie się nie zarażają. Więc jeżeli tak będzie, to naprawdę będzie trudno przyjąć przedsiębiorcom tą ofiarę na własne plecy i po prostu będziecie mieli to, co teraz macie, my będziemy mieli całe społeczeństwo, czyli podział ludzi i niezadowolenie i tak dalej. Coś trzeba z tym zrobić. Jest ten plan, panie pośle, naprawdę niech pan się z nim zapozna. Jeżeli pan nie ma, my podeślemy. Tu są naprawdę ostry reżim, taki, że nie wiem, no, w zielonych tylko restauracje mogą działać, w żółtych już z ograniczeniami czasowymi. Tu jest do 2000 zakażeń. Są gminy, pan jest w jakiej gminie ma ten basen? Ja jestem w Oławie, to jest Dolny Śląsk. To jest 24 kilometry pod Wrocławiem. Najprawdopodobniej zielona strefa, czyli tych zakażeń jest no tyle, ile jest. Niech rząd wróci, przecież to jest plan rządowy, to nie jest plan nasz, to nie jest plan wymyślony, to jest plan rządowy, ktoś go opracował. No wróćcie i teraz, jeśli to jest możliwe, dajcie przedsiębiorcom te zielone światło, bo jeśli nie, no to będzie ogromne straty społeczne i gospodarcze. Ja przepraszam, że teraz ja tak do pana posła napadłem, bo pan tu jeden został, bo dwóch z PO poszedł, z PiS-u poszedł, z Porozumienia został. To dobrze, że jest poseł z Porozumienia. No. Tak, jeśli można, ja też prowadziłem działalność gospodarczą przez kilkanaście lat, więc znam tą specyfikę i muszę powiedzieć tak, no ja jestem gorący, też nomen omen rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw. Gdyby nie to, to by mnie tutaj na przykład nie było dzisiaj. Więc możecie być państwo pewni, że w rozmowach z panem premierem Gowinem będę podnosił ten aspekt i na tyle, na ile będzie możliwe, bo to jest oczywiście, to jest pewien spór Ministerstwa Zdrowia z Ministerstwem Rozwoju. Są pewne argumenty podawane przez obie strony. Jeżeli tylko będzie taka możliwość i będzie tutaj ze strony Ministerstwa Zdrowia dobra wola, na co też liczę, że w pewnych obszarach uda się poluzować ten lockdown, to możecie być państwo pewni, że ja po prostu będę te argumenty również podnosił i będę do tego namawiał również pana premiera Gowina. Jeżeli jednak Ministerstwo Zdrowia wygra, ja przypomnę, że pan premier ma tylko jedną nogę jako doradców, bo ma tam Radę Medyczną. Myśmy apelowali o Radę Społeczno-Gospodarczą z naukowcami, z ekonomistami, którzy by mówili, co podejmą, jaką decyzję lekarze podpowiadają, to z drugiej strony pan premier powinien wiedzieć, jakie będą skutki inne, bo my, oczywiście zdrowie jest ważne, ale to są skutki dalekosiężne w tej chwili, dalekosiężne. I jeżeli podejmą tą decyzję, będzie dalsza blokada i nie wdrożą sami swojego planu, bo to jest plan Ministerstwa Zdrowia, to na litość boską dajcie ludziom rekompensaty, bo będzie człowiek doprowadzony do rozpaczy, wykonuje gesty, działania, które nie dadzą się kontrolować. Nie będzie można powiedzieć, że człowiek, któremu komornik puka do drzwi, to on będzie czekał, aż go wyrzucą z domu z całą rodziną i tak dalej. Wprowadźcie te 70%, czy jak 70 jest za dużo, to niech wprowadźcie 80, jak nie 80, to 90. No, 90% to jest firma zamknięta.
Bo jeżeli nie będzie rekompensat dla firm zamkniętych, to, no, no to będą działania, które się nie... No, ja jestem przedsiębiorcą, byłem, a teraz de facto nie mogę prowadzić działalności. Gdyby mnie tak rząd zabrał możliwości zarabiania i miałbym kredyty, leasingi, no to przecież co bym zrobił, mając dzieci, rodzinę? No przecież nie można zostawić człowieka bez pomocy. No nie wiem, czy ten argument nie dociera do nigdzie. No ja nie wiem, bo chcecie pomagać zamkniętym w przeciwieństwie do wiosny, gdzie dawaliście, gdzie rząd dawał tą pomoc no bardzo obficie. I tam nie było ani niezadowolenia, ani jakichś działań takich pozaprawnych i tak dalej. I ja rozumiem, wtedy było 145 miliardów, teraz jest 35. No ale nie możemy zostawić ludzi samym sobie. Niech pan to powie tam w tym Sejmie, no i w Zjednoczonej Prawicy, że nie może tak być. No oni muszą dostać, jeżeli albo odblokujcie, albo niech ten ministerstwo teraz zrozumie, że taniej będzie odblokować solaria. No po co te solaria są zamknięte i my dajemy pieniądze? No te pieniądze z solariów powinny pójść do tych, co są naprawdę zamknięci, bo jest potrzeba. I takich branż jest wiele, wiele, wiele. Dziękuję do wiadomości, tak. Że pan to wysłuchał i że pan poświęcił czas, bo poseł siedzący na spotkaniu od początku do końca to jest wielka rzadkość. Teraz dziękuję. Zawsze tylko się przedstawia, wysłucha 15 minut i go w długą, bo już nie ma czasu. A dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich i wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy bardzo, panie pośle. I w takim razie teraz proszę o zabranie głosu pana Michała Borychowskiego. Dziękuję bardzo. Michał Borychowski. Jestem przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego i jako uzupełnienie jeszcze wypowiedzi Grześka Żorowskiego chciałbym poruszyć trzy ważne tematy. Pierwsza rzecz dotyczy postojowego i zwolnienia z płacenia ZUS-u. Zostało nam zgłoszone to, że jeżeli mamy zwolniony ZUS za pracownika, to wtedy pracownik nie ma tej swojej historii emerytalnej, funduszu emerytalnym. Jak gdyby tam są nieodprowadzane składki. I teraz jeżeli przedsiębiorca jest zwolniony z opłacenia składki, no szkoda, że jednak to zwolnienie nie polega na tym, że pracownik ma ciągłość opłacania tych składek. Tam były składane zapytania... Ma pan błędne informacje. Jeżeli czegoś takiego nie ma, to proszę też do nas pisać, bo według tych rozwiązań prawnych budżet państwa płaci, więc powinien mieć. Właśnie, być może jest to błąd gdzieś tam jakiś bardziej minimalny, ale pojawiła się taka sytuacja. Kolejna rzecz, pan rzecznik też wspomniał o komornikach. Jeśli się pojawiła, przepraszam, jeśli się pojawiła u konkretnego przedsiębiorcy, to przekazujcie. Tak. No, dobrze. Pisze do nas wniosek, my to będziemy wyjaśniali. Myśmy wiele już jakby wygrali, nie, no, może nie wygrali, no przekonaliśmy ZUS, że na przykład odmowy są nieuprawnione. Bardzo wielu przedsiębiorców dzięki naszej wiadomości otrzymało to i postojowe, i składki, wszystko. Podamy ten przykład. Jest problem do rzecznika. Podamy ten przykład. Też tutaj rzecznik wspomniał o komornikach i rzeczywiście zaczynają się już bankructwa. Komornicy działają ze swoją stanowczością. Nie wiem, czy nie trzeba jakiegoś wprowadzić innego systemu działania komorników dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią. Wie pan, to ja niech pan teraz spojrzy z punktu widzenia innego przedsiębiorcy, tak? Bo ten przedsiębiorca dotknięty epidemią nie zapłaci swojemu kontrahentowi, który też może być dotknięty epidemią, a nawet jak nie jest, to za chwilę też może zbankrutować. To nie jest proste. Tu ewentualne tylko działania w tym w długach w zakresie skarbu państwa, w zakresie, przepraszam, należności publiczno-prawnych. I tu na naszej stronie już są do pobrania druki dla tych, którzy nie dostali żadnych rekompensat i którzy mogą się zwracać na zasadach ogólnych o umorzenie składek, o rozłożenie na raty ZUS-owskich czy podatków od nieruchomości. Państwo tam zajrzyjcie. No, i niech oni też składają. Myśmy się zwrócili do Ministerstwa Finansów i do ZUS-u, żeby uznano przyczynę covidową jako przyczynę tego ważnego interesu podatnika. Czekamy na odpowiedź. No mam nadzieję, że uznają, bo jak nie uznają i będą prowadzili postępowania miesiącami, każąc udowadniać, kto ma jaki majątek i tak dalej, no to nic z tego nie będzie, ale mamy nadzieję, że tak jest, ale złożenie chyba już jakby zawiesza
możliwość, nie będzie komornika, krótko mówiąc, tak? Więc i tak niech składają. Te informacje dodam tylko, Państwo powinniście też mieć na poczcie, na mailu od nas, bo rozsyłaliśmy je do członków Rady Przedsiębiorców. No czy pan jeszcze chce? Tak, trzeci temat to troszeczkę wybiegający w przyszłość, ale też zdajemy sobie sprawę, że tarcza 6.0 no jest tylko takim małym wsparciem, tak, dla przedsiębiorców. Inne kraje wspierają przedsiębiorców bardziej, również pokrywając nawet koszty działalności. Tutaj mamy ZUS, mamy postojowe, ale przecież przedsiębiorcy mają stałe koszty, tak, związane z ponoszeniem czynszu. I tutaj też upatrywalibyśmy wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów. Już nie liczył na dodatkowe pieniądze, więc nie, to mówię szczerze, jak jest, bo też przecież rozmawiam z ministrami. W tej chwili możemy usprawnić to, co jest i przekonywać, żeby odmrażali. Jest taka sytuacja, nie wiem, czy jeszcze pan poseł jest, chyba już go nie ma. Może szkoda jeszcze, bo może posłuchał w Hiszpanii. Jestem. Panie pośle, lewicowy zaznacza, to rząd Hiszpanii doprowadził Hiszpanię do prawie że już stanu agonalnego, jeśli chodzi o gospodarkę. Bezrobocie jest tam w granicach 20%, a wśród młodych ludzi 40%. No i pierwszy lockdown tenże rząd też wprowadził w gospodarce. Ale drugiego już w gospodarce nie wprowadza. Jakie uzasadnienie? Bo nas już nie stać po prostu ekonomicznie. I tutaj oczywiście wprowadza lockdown na poziomie kontaktów społecznych. Tam chyba nawet godzina policyjna jest. Minister zdrowia odmówił nie tak dawno 5 wnioskującym o lockdown regionom jego wprowadzenia. Tak, bo tam regiony próbują wprowadzać, ale dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że Polska nie jest jeszcze w dobrym stanie, żeśmy mieli rozpędzoną gospodarkę w marcu i niedobrze by było, gdybyśmy stanęli w takiej sytuacji, że po roku, bo będziemy cały czas mieli lockdown, bo inne szczepy, tak jak wchodzą nam, tak, południowoafrykański, brytyjski, raz wejdzie jakiś tam inny, no i będziemy mieli lockdown przez rok. No to po roku lockdownu to już wyjdzie premier i powie, że już nas nie stać na wprowadzenie lockdownu. Więc szkoda by było tej sytuacji, dlatego naprawdę trzeba by było rozwalić otwieranie tych branż w reżimach epidemiologicznych. Tu wszyscy się zgadzają, wszyscy przedsiębiorcy mówią, dobrze, my wyłożymy pieniądze, chcemy pracować w reżimach epidemiologicznych. Bo mówię, jest Hiszpania, to już jest taki przykład i inne kraje bardzo zasobne. No Niemców może stać na lockdown nawet 4 lata, oni mieli kilka lat nadwyżkę budżetową, mogą się pozamykać w domu i siedzieć. Polski na to nie stać, otwierajmy tą gospodarkę. Jak nie ma zakażeń, bo jak będą, to wszyscy zrozumieją, że będzie znowu przymykana. Dobrze, bardzo dziękuję. Rozumiem, że pan Michał Berkowski już zakończył swoją wypowiedź. Bardzo panu dziękujemy. I teraz w takim razie proszę o zabranie głosu pana Roberta Hołdę. Dzień dobry, drodzy państwo. Ja jeszcze raz zabiorę głos. Dziękuję panu posłowi za te kilka cennych słów o naszej branży. Rzeczywiście, no tak jest, proszę państwa. My pracujemy jako stowarzyszenie od bardzo niedawna, bo w październiku się skrzyknęliśmy, a w listopadzie założyliśmy stowarzyszenie, ale udało się nam z jednej strony przeglądnąć, co się dzieje w branży w prawie wszystkich krajach Europy, stworzyć dokument, który również skonsultowaliśmy z ekspertami z Gdańskiej Fundacji Wody i przedłożyć GIS-owi. GIS 8 stycznia z nami zorganizował spotkanie w formie wideokonferencji i ustnie zatwierdził te protokoły. My cały czas czekamy na ich pisemne zatwierdzenie po to, żebyśmy mogli ruszyć, kiedy tylko ruszy gospodarka. Naprawdę są branże przygotowane do tego, przy czym tu bardzo ważna informacja dla wielu decydujących. Branża akwaparki i pływalnie potrzebuje 14 dni wcześniej. To nie da się powiedzieć w poniedziałek, że od czwartku możecie ruszać, bo obiekty tak duże z tysiącami litrów i metrów sześciennych wody potrzebują tą wodę podgrzać, lub ją napełnić. Nie da się uruchomić obiektów tak kosztochłonnych i energochłonnych w krótkim czasie. A jeżeli mielibyśmy ruszyć w strefie czerwonej, żółtej, zielonej, to przygotowaliśmy warianty na każdy
z tych stref. Czekamy, cierpliwie czekamy, ale cierpliwość rzeczywiście się kończy. Zarówno w społeczeństwie, jak i wśród naszych pracowników, wśród naszych kooperantów i wśród naszych klientów i zarządców, bo wiemy, że są bardzo różne sytuacje w całym kraju. Część firm korzysta z tarczy, część firm, takie jak jednostki budżetowe, nie ma żadnych możliwości. Może tylko apelować do swoich wójtów, burmistrzów, prezydentów o niezwalnianie ludzi i o jeszcze chwilę cierpliwości. Ale branża jest gotowa, praktycznie rzecz biorąc jest gotowa. Mamy, wydaje się, wszystko obgadane, a ciągle nie ma zielonego światła, żeby ruszyć. Apelujemy jeszcze raz także poprzez pana rzecznika o pomoc w tych działaniach. Bo tak jak mówię, przygotowaliśmy się bardzo dokładnie i jesteśmy gotowi podnieść koszty, to o czym pan rzecznik mówił. Poniesiemy te koszty, byleby nam zacząć pozwalać działać, wtedy jesteśmy mniejszym obciążeniem dla społeczeństwa, starcz wszelkiego rodzaju PFR-ów, bo my zaczynamy działać, więc nie potrzebujemy już tych środków. A co do bonu, to myślę, że to są kwestie, które poruszymy w kolejnych pismach, będziemy apelowali do posłów o kolejne interpelacje, kolejne projekty, kolejnych przedsięwzięć uchwałodawczych, ustawodawczych i rozporządzeń, żeby te rozwiązania przez parlament procedować. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję i teraz no niestety pan rzecznik musi nas opuścić ze względu na to, że na 15 ma omówione kolejne ważne spotkanie. Także dziękujemy mu za udział. Ja przepraszam, ja też dziękuję i jestem gotowy do współpracy. Bardzo proszę. Dziękujemy panie pośle, dziękujemy bardzo, że był pan z nami. I teraz chciałbym prosić o zabranie głosu panią Dorotę Wojtczak, która reprezentuje Klub Agencji Eventowych SAR. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Ja miałam pytania do pana rzecznika, ale być może ktoś z państwa również będzie w stanie nam na nie odpowiedzieć, bo pan rzecznik wspomniał wcześniej, że lista kodów PKD do tarczy 6.0 jest aktualnie aktualizowana w tym momencie właśnie i niedługo będzie ogłoszona. Czy państwo wiecie może, czy tam ma szansę znaleźć się kod 7311? Ja pytam, bo tak jak wspomniała wcześniej Dagmara Chmielewska, branża spotkań, branża eventowa, która nie ma w tym momencie swojego jednorodnego kodu, jest rozproszona po różnych, ale my robiliśmy zewnętrzne badanie naszej branży w grudniu tego roku i wynika z niego, że zdecydowana większość podmiotów z naszej branży jest właśnie skupiona pod kodem 7311, a jednocześnie to samo badanie dało nam wyniki mówiące o tym, że średnie spadki w naszej branży to jest około 78%. To są nasze takie wewnętrzne badania szacunkowe. Więc no jest to branża, no wiadomo, bardzo mocno dotknięta, więc czy może państwo wiecie o tym, czy ten kod będzie uwzględniony? A jednocześnie pan rzecznik poruszył też temat powiązania wsparcia z poziomem spadków niezależnie od kodu PKD. I tu jest moje pytanie, czy to wiadomo, na jakim etapie jest ten temat, czy to ma szansę jakoś w niedługim czasie przejść do realizacji? Bardzo proszę tutaj o udzielenie odpowiedzi pana Kamila Rybikowskiego, radcę rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry. Ja odpowiadając na to pytanie, niestety ja nie mam wiedzy o tym, czy PKD 7311 zostanie dołączone do tarczy branżowej. Wiem tylko, że ta aktualizacja tarczy branżowej o kilka nowych kodów, to nie jest jeszcze temat zamknięty. Zresztą wczoraj także pojawiły się informacje medialne o nowych tarczach PKD, ale chyba tam jeszcze dalej agencji reklamowych nie było. W każdym razie my apelowaliśmy o tą branżę, bo ona była szczególnie jakby takim dobrym przykładem pokazującym, że mamy wiele podbranż, organizatorów targów, organizatorów konferencji, koncertów, które właśnie działają pod tego typu kodem PKD. No i oczywiście my zarówno zwracaliśmy się o ten konkretny kod, jak i mamy ten nasz postulat pana rzecznika o tym 70%. No, będąc jednak szczerym z państwem, to ten postulat jakby odejścia od kodów PKD i wprowadzenie większego limitu, a przynajmniej przy reszcie branż, no na tą chwilę nie spotkał się z jakimś, no raczej, że tak powiem,
negatywnie o nim się wypowiadali przedstawiciele rządu, przedstawiciele PFR. No jednakże, biorąc pod uwagę, że państwa branża została też po czasie dopisana do kodów w tarczy finansowej, no to my także składaliśmy postulaty zarówno do Ministerstwa Rozwoju, jak i do PFR-u, żeby te kody się ze sobą były tożsame, bo skoro uznano, że jakieś przedsiębiorstwo wymaga wsparcia, na przykład jeśli chodzi o zwolnienie z ZUS-u, no to nie ma powodów, dla którego miałoby nie być uwzględnione w tarczy PFR i odwrotnie. Wczorajsze kody, jak widzę, które zostały ogłoszone, no tak, to są właśnie te kody firm, które na przykład, no to akurat chodziło o tarczę PFR, które na przykład były w tarczy branżowej. Więc ja mam też nadzieję, że to także pójdzie w drugą stronę i także jeśli chodzi o tarczę branżową, to będziemy mieć nowe rozporządzenie jeszcze. No bo na tą chwilę to rozporządzenie, bo jak mówię, tutaj tarcza branżowa daje taką możliwość, żeby rozporządzeniem te kody dodawać. No i ma nasze informacje, jeśli chodzi o to, co wiemy z Ministerstwa Rozwoju, że tam w dalszym ciągu ten temat jest kontynuowany, że ta lista kodów PKD, które zostało opublikowane w rozporządzeniu, które wejdzie w życie od 1 lutego, nie jest jeszcze listą zamkniętą. Dziękuję bardzo. Dziękuję za szczerość, zwłaszcza w kontekście tego drugiego aspektu, który tak naprawdę tym bardziej motywuje nas do walki o kod 7311 do tarczy 6.0. Także gdybyśmy mogli coś zrobić, w jakiś sposób jeszcze Państwu pomóc, czy dostarczyć jakichś argumentów, to bardzo prosimy o sygnał, bo my naprawdę jesteśmy do dyspozycji w tym temacie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Lista osób zgłoszonych do głosu się wyczerpała. Zatem dziękuję wszystkim Państwu za dyskusję. Pytanie moje jest takie, czy umówimy sobie kolejny termin posiedzenia naszego zespołu? Czy chcecie Państwo, żebyśmy się umówili? Tu pytanie kieruję do Pana Sebastiana Nasiłowskiego, który widzę, że już wrócił do nas. Jak najbardziej chciałbym, żebyśmy umówili kolejne spotkanie i zaproponowałbym w ogóle temat tak naprawdę, bo ostatnie kilka spotkań rozmawiamy tak naprawdę o sytuacji kryzysowej, która oczywiście jest aktualna i bardzo potrzebna, ale pomimo wszystko w pewnych dziedzinach tak naprawdę pracujemy dalej i funkcjonujemy. Nastąpiły z końcem roku zmiany podatkowe. My w ramach Polskiej Izby Turystyki też prowadzimy zespół do spraw podatków i mamy tutaj pewne dalej problemy, więc jeżeli moglibyśmy kolejne spotkanie poświęcić tym zmianom, które nastąpiły z czwartym kwartałem 2020 roku w schematach opodatkowania, porozmawiać i problemach z tym związanym, byłbym bardzo zadowolony, gdyby była możliwość takiego spotkania. Dobrze. Czy pierwszy taki termin, który ja mam tutaj w kalendarzu naszym, to jest 18 lutego. Czy to by Państwu odpowiadał taki termin na spotkanie? Myślę, że jak najbardziej tak, przynajmniej jeżeli chodzi o moją stronę. Natomiast osoby, które będą że tak powiem, ja będę musiał się posiłkować, czyli tak naprawdę mecenas Justyną Zając-Wysocką, jak najbardziej ja też uzgodnię tutaj ten termin, żeby on... Dobrze, no to ja zapisuję 18 lutego, godzina 11, posiedzenie. No pewnie życie dostarczy nam też różnych bieżących problemów, które przy okazji sobie na tym spotkaniu omówimy. Znaczy ja mogę tylko jeszcze dodać siebie, że no oczywiście będziemy w stałym kontakcie, zwłaszcza w tych tematach covidowych, zwłaszcza ze względu na dzisiejszą nieobecność głównego inspektora sanitarnego, bo zawsze jest możliwość, żeby przynajmniej te, nie wiem, zainteresowane branże, gdzie ten temat kisowski byłby stosunkowo istotny. Tutaj będziemy próbowali coś w tej sprawie na pewno działać, zwłaszcza przy branży basenowej, gdzie już są gotowe wytyczne i czekają tylko na oficjalne potwierdzenie, czy też przy branży wyciągów narciarskich, gdzie także takie wytyczne zostały opracowane. Tutaj słyszałem z ust posła, pana przewodniczącego podkomisji do spraw turystyki, pana posła Matusiaka, także taką chęć do zorganizowania specjalnego posiedzenia podkomisji w tej sprawie, więc bardzo możliwe, że jeszcze przed 8 lutego pewnie tak mogłoby w takiej formie, żebyśmy się spotkali. Ja tutaj dostałem już takie zadanie od pana rzecznika, żeby ten temat koordynować.
No oczywiście wtedy to byłoby trochę jakby obok zespołu, ale w porozumieniu oczywiście tutaj z zespołem z Rady Przedsiębiorców, tak żebyśmy te działania koordynowali i tak żebyśmy wszyscy Państwo zainteresowani tymi informacjami, zarówno dotyczącymi wsparciem, jak i co moim zdaniem w najbliższym czasie jest najważniejsze, czyli planami odmrożenia, żeby mogli Państwo uczestniczyć i także wyrażać swoje stanowiska. Ja bym tak, jeżeli mogę, jeszcze jedno słowo, bo jakby nie było, turystyka, eventy, a także i przemieszczanie ludzi pomimo wszystko jest żywotnie związana z transportem autokarowym, a w międzyczasie kontaktował się ze mną zespół do spraw transportu tak naprawdę, które na spotkaniach którego ostatnio były poruszane kwestie dotyczące 50% obłożenia w transporcie autokarowym, ale także i w transporcie kolejowym. Wiem, że takie spotkanie będzie 24 lutego też właśnie w ramach Rady organizowane przez Zespół Transportu, więc ja osobiście, Panie Mikołaju, oczywiście deklaruję swój udział w tym zespole. Natomiast gdyby ktoś jeszcze tutaj u nas był zainteresowany w ramach właśnie kwestii transportu autokarowego, to też od członków Zespołu Transportu mam taką informację, że zapraszają także nas do udziału. Oczywiście tak, jak najbardziej zapraszamy. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany tym tematem, to jak najbardziej zapraszamy również na to posiedzenie. No to kwestia jest typowo transportowa, więc ją procedujemy w Zespole do spraw transportu, ale oczywiście nie ma przeszkód, żeby każdy, kto jest członkiem innego zespołu, na przykład właśnie naszego, i jest zainteresowany tą kwestią, żeby wziął w tym udział, także dołączam się tutaj i potwierdzam to zaproszenie. Dobrze, to w takim razie jesteśmy umówieni na 18 lutego na godzinę 11 na następne spotkanie, a dzisiaj dziękuję wszystkim za udział, za dyskusję i na tym